Dobrze, proszę Państwa, będę zaczynał. Mam nadzieję, że jeszcze dojdzie ktoś w trakcie. To nam nie przeszkodzi. Dzień dobry, witam Państwa na ostatnim w tym roku posiedzeniu czy zjeździe seminarium Wolniewiczowskiego. Dwa ważne tematy dzisiaj będziemy omawiać. Pierwszy to fenomen głosu racjonalnego, zreferuje pan dr Piotr Balcerowski, a drugi temat, który przedstawi pan Jakub Borkowski, Wolniewicz a Elsenberg. Można powiedzieć, że będziemy tu mieli do czynienia ze spojrzeniem na drogę filozoficzną profesora Wolniewicza z dwóch krańców tej drogi. Głos racjonalny to zwieńczenie drogi Wolniewicza filozoficznej. Kiedy stanął przed kamerą pana Jarosława Falińskiego, miał 85 lat i jednocześnie można powiedzieć, to było apogeum i możliwości intelektualnych i jednocześnie powiedziałbym prezenterskich profesora. Natomiast Elsenberg to początek, to studia w Toruniu, ale nie tylko, bo przypomnę Państwu, że przed samą śmiercią profesor napisał i dopracowywał do ostatniej chwili ostatni swój długi artykuł właśnie poświęcony Elsenbergowi. Bardzo proszę, oddaję głos panu Balcerowskiemu, fenomen głosu racjonalnego, od tego zaczynamy. Dzień dobry Państwu. Zanim przejdę do rzeczy, słowa podziękowania. Jest mi zawsze miło brać udział w seminarium wolniewiczowskim. To już moja druga prelekcja. Cieszę się również, że mogę wziąć udział po 10 latach poniekąd w zajęciach na Uniwersytecie po tej stronie sali. Stąd dziękuję również panu rektorowi za taką możliwość. Bez wątpienia bowiem seminarium jednego z najwybitniejszych profesorów Uniwersytetu Warszawskiego powinno mieć miejsce na Uniwersytecie Warszawskim. Teraz przejdę do mojego tematu, to jest fenomen głosu racjonalnego. Przyczyn decydujących o sukcesie, o fenomenie tego kanału jest wiele. Ja postanowiłem skupić się na 10 w moim odczuciu kluczowych. Na początku trochę danych statystycznych i danych związanych z osobami, które stworzyły ten kanał. Tutaj ukłony ślemy, myślę, wszyscy do reżysera tego programu, Jarosława Falińskiego, który jest dzisiaj z nami. Kanał powstawał również z pomocą pana Adama Zięciny i Doroty Dywańskiej. Ponad 100 filmów miało swoją projekcję na kanale YouTube. Łącznie kanał zgromadził ponad 5 milionów wejść. I oczywiście w inny sposób, z inną dynamiką, ale te wejścia cały czas są odnotowywane. Warto odnotować również, że ponad 20% wejść na ten kanał miało miejsce poza Polską i dominowali ludzie młodzi w wieku 25 i 35 lat. Bez wątpienia warto podkreślić, chociażby biorąc pod uwagę te dane, że głos racjonalny był rodzajem fenomenu medialnego, również komunikacyjnego, jest, można by rzec trochę górnolotnie, dobrem narodowym. Drugi podstawowy powód, który zadecydował o sukcesie tego kanału, było dobranie odpowiedniego momentu. Autorzy tego kanału szybko wykorzystali możliwość pojawienia się internetu szerokopasmowego i uchwycenie tego momentum było sprężone z swego rodzaju nowum, jeśli chodzi o tego typu kanały,
gdyż o ile mi wiadomo, był to jeden z pierwszych kanałów, so to say, akademickich, tak, w którym występował głównym narratorem, bohaterem był profesor uniwersytetu, profesor akademicki. I ta okazja, jeśli tak mogę powiedzieć, została wykorzystana w 100%. Ale oczywiście sukcesu tego kanału nie byłoby bez osobowości i wiedzy, erudycji profesora. Pozwoliłem sobie w szkicu na temat tego wykładu przytoczyć słowa profesora. W filozofii nie potrzeba wielkiej erudycji. By ją skutecznie uprawiać, starczy spełnić trzy warunki. Mieć coś do powiedzenia, umieć to jasno wyrazić i nie bać się tego zrobić. Gdy brak choć jednego, nie ma filozofii. Bez wątpienia kanał Głos Racjonalny zawierał wszystkie, spełniał wszystkie trzy warunki. Dzięki osobowości profesora nie tylko mogliśmy usłyszeć, co ma profesor do powiedzenia, mogliśmy usłyszeć, w jaki piękny sposób wyraża te myśli. Wreszcie czuć było w jego wypowiedziach ogromną odwagę. Można rzec, że jeśli chodzi o tematykę obecną w Głosie Racjonalnym, nie było tematów tabu. O tym powiem troszkę więcej w drugiej części prelekcji. Ja byłem osobiście problematyką tam zarysowaną głęboko usatysfakcjonowany. Jeśli chodzi o drobne wyjątki, to być może zabrakło mi tam odcinka poświęconego Rosji i Ameryce. Co jest też ciekawym tematem do, mam nadzieję, do naszej dyskusji. No zabrakło, bo profesorowi życia zabrakło. Dobra, bierzmy tę poprawkę. Przecież do końca te programy były nagrywane chyba jeszcze latem 2017 roku. Trzy tygodnie przed śmiercią, tak. Przepraszam. Jak najbardziej. Czwarty powód to oczywiście ogromna erudycyjność profesora, choć w poprzednim cytacie wspominał, że ona nie jest konieczna do uprawiania filozofii. To mam wrażenie, że było w tym troszkę kokieterii, niemniej z całą pewnością erudycyjność jest potrzebna do budowania skutecznego narzędzia komunikacyjnego, jakim był Głos Racjonalny. I o tej erudycyjności mogliśmy się wielokrotnie przekonać, słuchając i oglądając 106 odcinków. Ja się tutaj znowu wtrącę, bo później pewnie zapomnę o tym powiedzieć, a to jest rzecz ważna. W tych warunkach, które profesor przedstawił, koniecznych do spełnienia, żeby w filozofii coś ważnego powiedzieć, to nie było kokieterii, tylko był jakby przed oczyma przykład traktatu Wittgensteina. Kto z Państwa zaglądał, no to wie, że tam żadnej nie ma kokieterii. Nie ma Platona, nie ma Kanta, nie ma Pascala, prawda? Nikogo tam nie ma, tam są tylko zagadnienia i to, co jest do powiedzenia. Oczywiście Wittgenstein w rozmaitych dziedzinach erudycją dysponował, ale nią nie epatował. Dobrze, ale nie przeszkadzajmy, bo ja tylko chciałem zaznaczyć, żeby to nie umknęło. Tak, to być może nie do końca dobre sformułowanie, jakiego użyłem, ale chodziło mi o to, żeby osiągnąć efekt na gruncie stricte komunikacyjnym, czyli swego rodzaju ciekawej opowieści, bez erudycji
sukcesu odnieść nie można. Takie jest moje zdanie. Oczywiście. I tego oczywiście mieliśmy w głosie racjonalnym pod dostatkiem. Wreszcie, trzymając się tego cytatu i nawiązując do drugiej części słów wypowiedzianych przez profesora, coś do powiedzenia. Tutaj znów brzmi to bardzo skromnie, zresztą profesor w swych wypowiedziach od takiej strony retorycznej wpisywał się naturalnie w topos skromności, który jest dość ważnym czynnikiem w skutecznej komunikacji. Oczywiście to coś do powiedzenia to było morze istotnych, merytorycznych, kluczowych zagadnień, również poprzez swoją aktualność. To znaczy, to nie tylko było interesujące, ale to było ważne również w kontekście tu i teraz, polskim i cywilizacyjnym. Szósty czynnik, jasność, piękność słowa. Wspominałem o tym. Myślę, że każdy z nas miał wrażenie, że jest to swoista uczta i takiej polszczyzny. Za taką polszczyzną wszyscy tęsknimy i ona nas bez wątpienia formuje. No ale to wszystko oczywiście nie miałoby takiej siły, gdyby nie był spełniony ten ostatni czynnik, o którym wspominał profesor, to znaczy mieć odwagę to wszystko powiedzieć. Ta odwaga była u profesora bardzo łatwo zauważalna. Wyrażała się ona między innymi zakresem problematyki, jaką profesor poruszał. Nie sposób oczywiście w takiej formule dzisiejszej stosunkowo krótkiego seminarium wymienić wszystkich istotnych problemów i tematów, jakie profesor omawiał w tych ponad 100 odcinkach. Niemniej postanowiłem wyodrębnić w moim odczuciu kilka najważniejszych. Pierwszy z nich, który decydował o oryginalności głosu racjonalnego, to oczywiście kwestia relacji polsko-żydowskich. Nie tylko polsko-żydowskich, ale w ogóle kwestia umownie żydowska. Drugi ważny temat, to powiązany pośrednio z poprzednim, to kwestia niemiecka. Kolejny, również powiązany, zwłaszcza z drugim, to kwestia Unii Europejskiej i jej roli w kształtowaniu polskiej podmiotowości politycznej i kulturowej. Wreszcie ważny temat, też częściowo nawiązujący do wcześniejszych zainteresowań profesora, to rola wielkiego kapitału, zwłaszcza zagranicznego. Również bardzo w kontekście, wątek był osadzony w kontekście polskim. Odcinek poświęcony Kasprowemu tak naprawdę był pewną metaforą problemu wielkiego kapitału. Temat szczególnie ważny ze względu na miejsce, w którym się znajdujemy, to oczywiście kwestia akademii i naszej kultury, współczesnej kultury akademickiej. Wreszcie istotny wątek dla dzisiejszej sytuacji politycznej w Polsce, to znaczy roli postkomunistycznych elit w kształtowaniu naszego życia politycznego i społecznego. Naturalnie wątek multikulti i roli islamu, wpływu na naszą cywilizację zachodnią i na sytuację w Polsce, szczególnie dzisiaj, myślę, ważny. Problematyka, ogólnie mówiąc, lewactwa, czyli jakby grupy społecznej wykształconej
przez pewne główne siły polityczne, które profesor identyfikował w swych analizach. Kolejne dwa, trzy wątki związane z tym wymiarem trochę ideowym, a trochę politycznym, to znaczy kwestia feminizmu i genderyzmu poniekąd. Wreszcie libertynizmu, rozumianego jako ucieczka od obowiązków na rzecz wspólnoty, ucieczka ku prawom i przyjemnościom. No i last but not least, też dla mnie bardzo przykry temat, czyli i kwestia bezzębnego kościoła, czyli kościoła, który jakby ucieka przed problemami współczesności, ucieka w niezrozumiały ekumenizm. To dla mnie było 10 tematów najbardziej przejmujących, najbardziej edukacyjnych dla mnie, otwierających mi również oczy na rzeczywistość współczesną. No były to prawdziwe korepetycje politologii merytorycznej, politologii otwierającej się na kluczowe pytania tej dziedziny nauki, jeśli tak mogę powiedzieć, czyli no choćby cui bono, kto korzysta, kto jest wrogiem, kto przyjacielem. Bez umiejętności, bez otwartości na te pytania, no nie ma moim zdaniem dyscypliny, nie ma również w konsekwencji skutecznej polityki ani państwowej, ani narodowej. Wreszcie punkt 8 to szczególne umiejętności profesora retoryczne, również w kontekście konstruowania dynamiki wypowiedzi. Pewien talent retoryczny i aktorski, który pozwalał profesorowi odpowiednio zbudować strukturę wypowiedzi zgodnie z retorycznymi prawidłami, które potrafiły przykuć uwagę odbiorcy. Osobiście i tu ukłon wobec realizatorów, reżysera, o sukcesie kanałów informacyjnych, komunikacyjnych w internecie również decyduje dekorum, które poniekąd jest częścią sztuki retorycznej. Ta oprawa oddziaływała na zmysły, miała swój klimat, choć była stworzona nakładem skromnych środków finansowych, to jednak ja oglądając i zwracając uwagę na ten montaż, miałem swego rodzaju dreszcze metafizyczne, mówiąc, zdaje się, Witkacym. I to był jeden z atutów tego programu. Wreszcie, i tu też mówię z osobistej perspektywy, ujmowało mnie to, że w tym programie, chociaż miał on jednak formę de facto wykładu, mowy, można było odczuć te toposy, o których wspominałem, skromności, wyważenia, również w tematach dla mnie kontrowersyjnych. Tutaj kwestia chociażby no, braku ortodoksji profesora z punktu widzenia nauki katolickiej i konsekwencji, jakie to mogło wywoływać wśród tak zwanych prawoskrętnych odbiorców. No, naturalnie była kontrowersyjna, ale była przedstawiana w taki wolniewiczowski sposób, który dla mnie ujmował i zmuszał do twórczej refleksji. Hmm.
te kwestie, które mnie trochę z profesorem różniły, polityczne, takie jak stosunek do Rosji, który był pośrednio omawiany przy okazji kanałów, odcinków poświęconych powstaniu warszawskiemu, czy poniekąd bezsensowi powstań polskich, też były dla mnie ujmowane w sposób, powiedzmy, ciekawy i wpisujący się w naszą intelektualną tradycję rozważania tej złożonej kwestii, jaką jest kwestia rosyjska i kwestia umiejętnej i skutecznej prowadzenia w sposób umiejętny polityki wobec silniejszego rywala. Te wszystkie czynniki moim zdaniem wytworzyły coś bardzo specyficznego, nie tylko w internecie, swego rodzaju wspólnotę wolniewiczowską. Ona się przejawiała nie tylko prostymi czynnościami typowymi dla świata internetu, jak lajkowanie, szerowanie, angażowanie się, komentowanie, ale również doprowadziła do swego rodzaju integracji tego środowiska, przed którym dzisiaj mam przyjemność występować nie tylko na Uniwersytecie Warszawskim, ale również w internecie. Przechodząc do podsumowania, było to bardzo ciekawe dzieło, powstało na pewnej pustyni jednak intelektualnej, poruszało tematy, które były niechętnie poruszane, nie tylko w murach wielu uniwersytetów, gdzie powinny być poruszane, ale również w debacie publicznej. Zawierał też głos racjonalny, co warto podkreślić, nie tylko powiedzmy te aspekty demaskatorskie w stosunku do podmiotów i ich ideologii niechętnych polskości, ale również powiedzmy program pozytywny, tak, w odcinku zdaje się, o co walczymy, jest tam słynne zdanie definiujące nasze cele polityczne jako wspólnoty, polskiej wspólnoty politycznej. Przypomnę je: Polska niepodległa, państwo silne, odrębność narodowa zachowana, wolność słowa nienaruszana, wreszcie chrześcijaństwo we czci. Ten pozytywny przekaz również był elementem sukcesu tego kanału. Nie ma bowiem skutecznej, głęboko w to wierzę, nie ma bowiem skutecznej komunikacji bez zakorzenienia we wspólnocie i jej historii. Tytułem wstępu do dyskusji to tyle z mojej strony. Dziękuję. Bardzo dziękujemy za referat. Bardzo dziękujemy. Proszę Państwa, mamy pół godziny na dyskusję. To jest wyjątkowo dużo. Mamy na sali oprócz prelegenta pana Jarosława Falińskiego, reżysera, któremu rozmaite pytania możemy zadawać. Zanim Państwu oddam głos, bardzo przepraszam, pozwolę sobie skorzystać z okazji i dwa słowa od siebie powiedzieć. Pierwsza rzecz, która mi tutaj na myśl przychodzi, była przez profesora kilkakrotnie powtarzana, nie pamiętam czy na antenie, może nie. Otóż ten jego sukces, o którym tutaj prelegent mówił obszernie, no na tym się zasadzał, że profesor Wolniewicz 36 lat uczył na uniwersytecie. A to, proszę Państwa, jest prawdziwy teatr szekspirowski. 36 lat w szekspirowskim teatrze to
naprawdę są umiejętności wyjątkowe. Mówię to jako nauczyciel akademicki, wiem coś na ten temat, choć pracuję 30 lat dopiero. Oczywiście nie byłoby tych umiejętności bez talentu, bez jakichś czynników wrodzonych, jak sposób mówienia, tembr głosu, charakter i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest pierwsza sprawa, którą chciałem podkreślić. Druga, skromnie bym chciał, żeby to zabrzmiało, ale byłem przez profesora wywołany, czy ładnie mówiąc zaproszony do głosu racjonalnego. Wynikało to, proszę Państwa, z prostego faktu, mianowicie poszukiwań formuły takiej, która nie będzie jakaś monotonna i ograniczająca. Profesor życzył sobie po prostu, żebym ja wymyślił tematy, które nie jego zdaniem, ale moim zdaniem są interesujące, i te tematy no, zakomunikował, żeby widzowie to mogli obejrzeć, i tym sprowokował profesora wypowiedzi. Profesor przygotowywał się rzecz jasna do tych swoich wystąpień, ale to każdy, kto z Państwa oglądał Głos Racjonalny, wie, że on był oparty na improwizacji. I w tej improwizacji widać było, użyję tutaj nieładnego słowa, potworną erudycję, bo to nie było silnych na Wolniewicza, żeby go zaskoczyć jakimś pytaniem, czy z zakresu historii powszechnej, czy historii Polski, już nie mówiąc, czy z biologii, czy z fizyki. To był polihistor ze wszech miar, który w każdej dziedzinie dawał sobie radę. Jeżeli czegoś nie wiedział, no każdy człowiek tak bywa, że czegoś tam nie wie, to mówił skromnie, jak pan Piotr podkreślał, sprawdzę, za tydzień Państwu odpowiem. Tutaj nie było żadnego udawania czy maskowania. Druga sprawa, która profesorowi przyszła do głowy, związana z moją osobą, to żebym czytał Herlinga Grudzińskiego. No i tu Państwu się przyznam, profesor nie był zadowolony z tego mojego czytania. Jakieś ono mu się wydało takie przeciętne zupełnie, chociaż no myślę, że... Słucham? No, mniejsza o to. No i później to bym chciał podkreślić, bo to jest w ogóle ważny punkt w życiorysie profesora. Jego ostatni taki wykład, będący jednocześnie kontaktem ze studentami, na moje zaproszenie, na moich zajęciach, profesor wystąpił w tym budynku, w Starym Buwie Uniwersytetu Warszawskiego, i przedstawiał wówczas temat filozofia i chrześcijaństwo. Ten wykład został nagrany i zamieszczony w jednym z ostatnich odcinków. Był to wykład, jak mówił pan Balcerowski, kontrowersyjny, ale przez tę swoją kontrowersyjność no, zgromadził ogromną widownię. Tutaj myślę, że i klerycy, i wierzący, i niewierzący, rozmaite tutaj frakcje społeczne były żywo zainteresowane tym wykładem, który myślę sobie no, należy do najważniejszych. Tych najważniejszych są dziesiątki, no ale to bym podkreślił, że do najważniejszych. Tyle ode mnie. Bardzo proszę, żeby uruchomić dyskusję, żeby ktoś z Państwa zabrał głos, czy to pytaniem, czy jakimś własnymi uwagami na temat głosu racjonalnego. Bardzo proszę. Pan profesor Zubelewicz, bardzo proszę. Aha, przepraszam, jeszcze prośba reżysera filmu, który jest nagrywany. Proszę mówić głośno, a nawet krzyczeć. To ze względu na mikrofony. Ja wcześniej właśnie przeczytałem te tezy, które pan Balcerowski zapisał na internecie. Były. Kilka uwag mam. Pierwsza uwaga. Odnośnie punktu pierwszego, otóż pisze pan tam bardzo ładnie, skądinąd, że głos racjonalny jest dobrym narodowym. Ja się z tym oczywiście zgadzam, ale to przecież można kliknąć, już nie będzie dobrych narodowego. W odpowiednim miejscu i w internecie już tego nie będzie. W tym sensie takie wątpliwości mam, nie co do treści i tak dalej,
tylko to takie dobre narodowe, pod warunkiem, że władza wyraża zgodę, żeby ono istniało. Władza nie wyrazi zgody, no to po prostu nie będzie tego dobra narodowego. Przepraszam, panie profesorze, wtrącę. My mamy zgrane to dobro narodowe, zapewne pan Kaliński również, więc on... Nie, to ja wiem, że nie zostanie zachowane. Państwo mają, ale nie będzie w internecie. W internecie jest cenzura. Może dodam tylko, że widziałem, że te filmy są kopiowane i znajdują się też na innych serwisach, na CDA i tak dalej, także one się na Facebooku, także rozmawiają się wszędzie. Więc jest szansa, że to przetrwa. W internecie nic nie ginie. Ja nie zdradzę chyba tajemnicy żadnej, jeżeli powiem, nie uzgadniałem tego z panem Falińskim, ale kiedyś od niego usłyszałem, że to całe dobro zostanie przekazane bibliotece, filmotece narodowej i to zostanie. I to zostanie. Także nie martwmy się o YouTube, bo jasne, że YouTube zakręci kranik jak Putin. Zakręcał kranik, ale to będzie w innym miejscu. To wystarczy, że komuś z nas odbije. Możemy zrobić to samo. Ale chodzi o to, że to przetrwa. To przetrwa. No to już oryginały tych nagrań zostaną przekazane w odpowiednim miejscu. W drugim punkcie pisze pan, szybko program stał się miejscem, w którym nastąpiło de facto to odradzanie się ducha prawdy. I to prawda, że tak powiem, ja się z tym w zupełności zgadzam, z tym, że to za mało wiesz, duch prawdy. Ja to tak sobie pomyślałem, że odradzanie się ducha prawdy, wspólnotowości i polskości może, bo prawda jest wartością, tego nie kwestionuję, ale poza prawdą są jeszcze inne wartości. Jak w pewnym tekście o kłamstwie Woniewicz napisał, że tych naczelnych wartości może jest kilka, może kilkanaście. I te wartości mogą być ze sobą sprzeczne. I tu jest pewien problem, potem może być. A bardzo często mówił tutaj tylko w ramach potwierdzenia o ośmiotysięcznikach. Te największe wartości to tak jak ośmiotysięczniki. No jest Mount Everest i jest K2, prawda, i są jeszcze inne i wszystkie je trzeba brać pod uwagę. Czy gdybym mógł pana profesora uzupełnić, to ja myślę, że ta sprawa wartości w Polsce się rzadko używa z tego słowa i używają go często integrity, po prostu prawość to tłumaczy. I profesor wprowadził na rynek publiczny zachowanie zgodne z tym pojęciem, bo wtedy już było zupełnie nieistniejące w przestrzeni publicznej, nie mówię nawet o tym, co jest teraz. Ale ta zasada, że można być skromnym, ale prawdę należy powiedzieć twardo i w sposób nieugięty, to się nie wyklucza. Większość ludzi odbierało taką arogancję, no nie mając wyczucia, chociażby na emocjonalną wrażliwość profesora, jak powiedział. Ale to jednoczenie tych wszystkich wartości pod tym jednym pojęciem prawość, człowiek prawy może się mylić. Ale robi wszystko, żeby się nie mylić i żeby to, co mówi, było niełamliwe. To myślę, że to obronne. W kolejnym punkcie pisze pan, podaje pan określenie filozofii. Między innymi Woniewicz mówi o tym, że powinno się mieć coś do powiedzenia. To ja się z tym solidaryzuję, z tym, że objaśnienie podał pan następujące. Mieć coś do powiedzenia znaczyło u Woniewicza mówić o sprawach powszechnie interesujących i zasadniczo ważnych i w sposób osobisty oraz oryginalny. U Woniewicza nie było banałów ani kalek. Otóż to jest za mało, bo oryginalność to nie musi być akurat czymś ważnym. Właśnie często zwraca się uwagę na oryginalność, ale to wtedy to może być coś właśnie banalnego i może być coś płytkiego. Powiedziałbym, że w duchu Woniewicza była taka maksyma. Mów coś, a nie byle coś. Czyli coś to znaczy, że musi być jakaś głębia po prostu wypowiedzi, a nie tylko wypowiedź. W związku z tym przypominam sobie sytuację, kiedy w połowie lipca spotkaliśmy się, był profesor Woniewicz, pan Okołowski, pan Miliński i ja. Pierwsze pytanie profesora do nas było następujące.
co macie do powiedzenia. Nie chodzi o, żebyśmy mówili o byle czymś, tylko oczywiście coś ważnego do powiedzenia. No, tam coś zacząłeś mówić, już nie będę mówić w tej chwili, jak tam było, ale to inna sprawa. Było nieciekawie, no to może dokończmy i to się wielokrotnie zdarzało w kontaktach z profesorem. No cóż można mieć do powiedzenia ważnego i ciekawego Bogusławowi Wolniewiczowi? No to zimne poty po nas spływały, a ja sobie przypominam, kiedy zostałem asystentem w czasie pierwszego roku mojej pracy na uniwersytecie, profesor trafił do szpitala na Lindleya, jakąś operację oczu tam przeprowadzano, no i odwiedziłem go jako swojego szefa, no ale zupełnie to zrobiłem bezinteresownie, no padło to samo pytanie, co ma pan do powiedzenia, i po 10 chyba minutach mojej obecności w szpitalu usłyszałem koniec audiencji. Jak ktoś nie miał nic do powiedzenia, to musiał frunąć. Co chcecie wiedzieć ode mnie? To prawda. Bardzo proszę. W punkcie 7 pisze pan, zwraca pan uwagę na odwagę cywilną. I tutaj wymienia pan różne problemy, którymi Wolniewicz zajmował się. To oczywiście wszystko racja. Tylko problem jest jakby nie tyle o tym, żebyśmy wiedzieli, jakie są problemy, którymi on się zajmował, tylko jak je rozwiązywa. To jest właśnie istota sprawy. To jest właśnie to coś. No ale to całe nasze seminarium temu służy, a nie referat krótki pana Balcerowskiego. No przecież nie mógł tu poglądów przedstawiać na te nawet skromne 10 spraw. Ja się odniosę za chwilę. Dobrze, pan Balcerowski zaraz się odniesie. Już do ostatniego punktu przechodzę, jeśli można. Mianowicie pluralizm i wspólnotowość. Otóż pisze pan, że niektóre treści prezentowane przez profesora były dla adresatów choćby katolickiej, niepodległościowej prawicy kontrowersyjne. I to prawda, rzeczywiście był kontrowersyjny, ja się zgadzam, z tym, że ja bym to odwrócił. Spojrzał na to od strony profesora i powiedziałbym, że niektóre wypowiedzi, tutaj treści prezentowane przez tę katolicką, niepodległościową prawicę były kontrowersyjne. Tak bym to postawił, też ja w tym sporze, który tutaj jest, stoję po stronie Wolniewicza. I teraz, jeżeli pan pisze, że były treści kontrowersyjne, należałoby wskazać, jakie są to treści i jakie rozwiązania padały po jednej i drugiej stronie. Ja takie tutaj nawet wymieniłem pewne punkty, które Wolniewicz podaje, mianowicie, bo na czym polega kontrowersja? Kontrowersje polegają na tym, o czym pisał Karl Schmitt. Mianowicie to jest problem rozróżnienia sojusznika od wroga, czy wroga od sojusznika. Można by mówić o takich kwartecie podmiotów politycznych. My, wróg, sojusznik i podmiot neutralny. I teraz my, mając różne stanowiska, jakby co innego wybieramy, albo co innego tkwi w nas w tym względzie. Mianowicie, jeżeli źle otworzymy ten kwartet podmiotów politycznych, to oczywiście to się musi odbić się na stanowisku danej wspólnoty. I tutaj przytoczyłem kilka postulatów, znaczy przygotowałem tutaj kilka postulatów Wolniewicza, które on zawarł w tekście powstania, przepraszam, patriotyzma powstania w 2016 roku. Pierwszy postulat. Powinniśmy pozbyć się rusofobii wobec Rosji. Rosja jest mocarstwem i to trzeba przyjąć do wiadomości. I to jest ważna sprawa, powiedziałbym, na co zwraca Wolniewicz, mianowicie słabe państwo nie powinno złorzeczyć na mocarstwo. Dlatego, że jest słabe. Gdyby było mocne, to może. Albo mocniejsze, wtedy może. A jak słabe, to nie. Bo to się może tragicznie skończyć dla państwa. Drugi postulat. Nie powinniśmy wtrącać się w relacje między Rosją a Ukrainą. To nie jest interes Polski. Trzeci. Nie powinniśmy z hołdem odnosić się do żołnierzy wyklętych.
To jest tak, pisze i tu nawet jest takie jego uzasadnienie, wypisałem kilka zdań, pisze wolnie niż tak. Ci żołnierze wyklęci to była polityczna, no militarna utopia. Ich tragiczna walka jest przykładem nie tyle heroizmu, lecz także zaślepienia i niesubordynacji. Taki przykład nie powinien być wzorem dla nikogo. Powinien być przestrogą przed naszą polską lekkomyślnością i sobie państwa. Ofiara tych żołnierzy była bezcelowa. W tym jej przerażający tragizm. Oddali swoje młode życie na próżno. Czy mamy takie gesty ponawiać? Zbyt lekko szefowano u nas w imię patriotyzmu polską krwią. Lekko i nieodpowiedzialnie. Świerczeńska ma rację. Z tym trzeba raz na zawsze skończyć. A już na pewno nie należy takich gestów gloryfikować. Trzeba je pamiętać i opłakiwać. No i jeszcze jeden postulat ostatni. Nie powinniśmy jako Europa wpuszczać tak zwanych uchodźców. Żadnych uchodźców. W ten sposób sformułowano nie wiem. W skrajnych przypadkach należy użyć broni. Dziękuję za ten głos polemiczny. To odniosę się tak, jeśli chodzi o punkt drugi. Ja nie odbieram tego, żeby to był głos polemiczny. No polemiczny jest pan profesor Zubelewicz. Natomiast ten głos, ja nie sądzę, żeby on był skierowany przeciwko panu. No, nie, znaczy w tym sensie, że ja podkreśliłem w swojej wypowiedzi, że część poglądów profesora była dla mnie kontrowersyjna. Z tą kontrowersyjnością jeszcze, proszę państwa, jak umarł profesor Wolniewicz, w gazetach się rozmaite ukazały nekrologii i tam co druga gazeta albo i każda. Kontrowersyjny profesor. No dla kogo kontrowersyjny? Kontrowersyjność to jest relacja dwuczłonowa zawsze. Kontrowersyjnym można być dla kogoś, prawda? No pan Zubelewicz o tym mówił. No. Przede wszystkim był Wolniewicz kontrowersyjny dla lewactwa. I to lewacy pisali na ten temat. Natomiast był on też kontrowersyjny dla Kościoła, ale to w innych dziedzinach. W innych punktach. No więc ta kontrowersyjność, no ona po prostu wypływa z faktu, że o ważnych rzeczach była mowa. No jeżeli się mówi o ważnych rzeczach, to wiadomo, że się polaryzuje wtedy słuchaczy i już. No przepraszam, że przerwałem. Tak. Jeśli chodzi o ducha prawdy, to oczywiście jest pewne uproszczenie. Ja jestem skromnym politologiem, więc miałem na myśli prawdę dotyczącą rozwiązań politycznych dotyczącą jakby strategii działań, umiejętności odpowiedzenia na te kluczowe pytania politologiczne, o których wspominałem. Komu służą określone idee, określone działania, narracje, no i też umiejętność zdefiniowania tego kluczowego politycznego pytania, kto jest wrogiem, a kto przyjacielem, no bo no nie ma większej kontrowersji, powiedziałbym, w polityce takiej merytorycznej niż nieumiejętność dostrzeżenia wrogów, którzy często przybierają jakieś tam szaty przyjacielskie, tak? I tutaj ten duch prawdy, jeśli chodzi o te umiejętności rozpoznania profesora, no były, ten duch prawdy był tu obecny, bo on to robił bardzo umiejętnie. Jeśli chodzi o kwestie na przykład żydowskie, no to jako jeden z nielicznych. I w tym sensie napisałem o duchu prawdy. Coś do powiedzenia, no oczywiście ja starałem się tutaj trzymać tego cytatu profesora, ale to coś do powiedzenia to był ten content, który umieściłem w części poświęconej odwadze cywilnej, tak? To coś do powiedzenia to była właśnie ta wiedza dotycząca węzłowych dla mnie tematów politycznych i cywilizacyjnych, które pokrótce tu wylistowałem.
Oryginalność, no proszę pamiętać, że ja też omawiam jednak po części kanał, no, dzieło komunikacyjne, tak? Więc zwracam uwagę. Tak, ta oryginalność właśnie tu bym bronił, bo ta oryginalność była odniesiona do Bogusława Wolniewicza, a nie miała być postulatem powszechnym skierowanym do ogółu ludzi biorących się za filozofię. No, u Wolniewicza była oryginalność, co do tego nie ma wątpliwości. Natomiast no, on nie oczekiwał, to potwierdzam, także jako podwładny i jako widz i świadek rozmaitych relacji ze współpracownikami. Wolniewicz nie oczekiwał oryginalności w filozofii, oczekiwał rzetelności. Tylko to go tutaj interesowało. Natomiast on sam był oryginalny, to bez cienia wątpliwości. Natomiast odnośnie do 10 punktu, czyli tych kontrowersji katolickiej niepodległościowej prawicy, no to jest jakby specyficzna sytuacja, tak, w której jakby zgadzamy się w 90% z kimś, jakoś tam utożsamiamy, a jednocześnie jest jakaś taka część, która wewnętrznie mówi, że nie, tak? Że tutaj profesor jednak no nie chcę powiedzieć złe, no ale takie odmienne rozpoznanie tej sytuacji. Temat rosyjski jest jakby, to jest heavyweight temat, ciężki w polityce naszej i tutaj też trzeba otwarcie o tym dyskutować. Profesor nie wpisywał się w tą tradycję, powiedzmy, insurekcyjną, tak? Która jest mi mimo wszystko bliższa. No, czy to jego rozpoznanie było dobre, czy nie, no, czas pokaże. Ja po prostu prezentuję troszeczkę inne podejście związane z tym, że to szafowanie polską krwią. No jednak Persaldo konstytuuje naszą wspólnotę, w tym sensie, że ona przetrwała dzięki temu szafowaniu. To po pierwsze. Po drugie, to rozpoznanie Rosji jako mocarstwa niewzruszonego no jest dla mnie dyskusyjne. Tak? Te ostatnie lata, dwa, też pokazują, że ta tradycja, powiedzmy, trochę insurekcyjna gdzieś tam zakłada, że ta Rosja jest może nie kolosem na glinianych nogach, ale jednak tam są strukturalne problemy, które prędzej czy później doprowadzą do osłabienia tego państwa i siłą rzeczy to w polskim kontekście ma ogromne znaczenie. Choćby dlatego, że no, straszak rosyjski ogranicza naszą podmiotowość no, również w polityce względem Zachodu. To znaczy w sytuacji, w której Rosja jednak pozostanie bez tych ostrych kłów i pazurów niedźwiedzich, nam będzie prowadziło się łatwiej politykę na tak zwanym Zachodzie, ponieważ państwa zachodnie przestaną używać straszaka rosyjskiego, co zwiększy możliwości polskiej gry, tak? Gry o polskie interesy. Wydaje mi się, że profesor tutaj się mylił i zakładał jednak tą niewzruszoność imperialną Rosji jako coś bardzo stałego. Tutaj bym odparował panu w ten sposób, chociaż się solidaryzuję z wieloma elementami przez pana wskazanej postawy. W kwestii insurekcyjności, jakby pan to nazwał, przyznam się, że jestem od lat rozdarty. Rozumiem i za, i przeciw argumenty. Tym bardziej, że one jakoś dotyczą mojej rodziny, więc dotyczą mnie osobiście to jest sprawa trudna. Natomiast chciałbym wskazać na pewien fakt, który jest przez nas nie dość dostrzegany dzisiaj, no, że profesor Wolniewicz, chodzi mi o stosunek do Rosji, profesor Wolniewicz nie był Wernicherą i nie oczekujmy od niego, że on przeniknął tajemnicę KGB,
On oczywiście wiedział, że Rosja od 100 lat stoi na KGB, z tego sobie zdawał sprawę, ale on był bardzo przejęty duchem Jelcyna, podkreślał to wielokrotnie, mówił na przykład w Warszawie, w alejach to nie powinien stać de Gaulle, co ten de Gaulle zrobił dla Polski. Tam na pomniku powinien Jelcyn stać, bo to on, prawda, przełomowych dokonał jakichś rzeczy w historii. I no można mieć do profesora Wolniewicza teraz post factum pretensje, że był zaślepiony i nie widział, że ten duch Jelcyna dawno zgasł i że KGB się odradza jak nigdy. No ale przecież no, zanim umarł, to nie było mowy o wojnie. No. Była aneksja Krymu. Więc ja bym tutaj myślał, że gdyby profesor był między nami dzisiaj, to jego stosunek do Rosji byłby zmodyfikowany. Że, no, przecież nie mówiłby dzisiaj, że mamy się nie odzywać, prawda? Pan Faliński i pan Borkowski chcieli zabrać głos. Bardzo proszę. Podziękować, trzy podziękowania. Pierwsze, że miałem szczęście poznać siostrę pana profesora w Windzie tuż przed seminarium. Drugie podziękowanie wszystkim, że tematy podniesione, podtrzymywane istnieniu przez pana profesora no, parę lat temu już wciąż budzą kontrowersje i są w stanie tak skutecznie odciągnąć od głównego tematu. Natomiast podziękowanie panu doktorowi przede wszystkim, bo to bardzo trafna prezentacja z mojego punktu widzenia jako reżysera i teoretyka. Chciałem tam dwa szczegóły sprostować. Ta produkcja powstała w ogóle bez pieniędzy. To jest inwestycja pracy i sprzętu pana Adama Zięciny. Wszystko było robione dla przyjemności, co powiem, nie z wysiłku, nie z męczami. Jak powiedziałem Adamowi, że będziemy nagrywać z panem profesorem Wolniewiczem, on się zapoznał, kto to jest i powiedział, te nagrania będą na wieczność. Przygotowywał się do tego tak starannie, że aż profesor chyba przyzwyczajony do pobieżnej formy wywiadu i reportaży się trochę zdenerwował. O tym już opowiadałem. Natomiast chciałbym podkreślić to, że potrzebą każdego filmu jest formą odtworzenia ducha tego, kim jest. I ta forma, którą wybraliśmy, tak naprawdę jest formą agresywną i bezczelną wobec profesora. Bo państwo nie wiedzą, ile materiału zostało na stole montażowym. Nikt się tego nie dowie. To zostaje w takiej formie. Jedyny materiał, który został na stole montażowym, to jest to, co się działo po ostatnim seminarium uniwersyteckim pana profesora. To jest triumfalne nagranie, kiedy profesor siedzi w fotelu otoczonym wianuszkiem adoratorów, a końcem tego nagrania jest samotny profesor idący dziedzińcem uniwersytetu. To jest do wykorzystania w przyszłym filmie. Ta bardzo agresywna forma została wybrana, obcinająca sporo z wypowiedzi pana profesora i zupełnie obcinająca moje pytania, została wybrana po to, żeby zintensyfikować klimat tych wypowiedzi. Bardzo się cieszę, że pan tak docenił to i tak to przedstawił. Tak naprawdę jestem zachwycony tym referatem. Chciałem powiedzieć. Pan Borkowski chciał zabrać. Ja chciałem powiedzieć, że trudno jest nam teraz oceniać profesora Wojewicza, no, skoro on o tej Rosji wypowiadał się kilka lat temu, a sytuacja dramatycznie zmieniła się nagle, tak naprawdę. Ja chciałem zauważyć na jeszcze jeden aspekt, że profesor nie tylko mówił o mocarstwowości Rosji, ale zauważył też, że Chiny rosną w potęgę i wydaje mi się, że dzisiaj, no, tak jak pan profesor powiedział, odnośnie Rosji zupełnie zmienił, inaczej by się wypowiadał, ale to, że teraz Chiny przychodzą w tę mocarstwowość, to myślę, że to jest też coś, co profesor zauważył dużo wcześniej. I oczywiście nie ma go tutaj teraz niestety, w związku z tym nie wiemy, co by powiedział o Rosji, no ale możemy zauważyć, że on tak naprawdę widział pewne trendy zmian w sytuacji politycznej i na przykład
No nie z tą Rosją, to mimo że na początku miałem inne zdanie, to mnie profesor wtedy, w tamtym momencie, jak jeszcze tej wojny nie było, to przekonywał i ja dopiero wtedy zrozumiałem, niestety nie byłem świadkiem tych wydarzeń lat 90. jak rządził Jelcyn, no nie miałem takiej możliwości fizycznie tego obserwować, ale dopiero jak posłuchałem pana profesora, to zrozumiałem, o co chodzi, że nikt tak naprawdę, że Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, wszyscy do lat 90. mówili, że nie było Katynia i nic nie wiedzą o tym. No a pierwszy to Jelcyn nam tę część dokumentów przekazał. Wtedy zrozumiałem, o co tutaj chodzi z tym docenieniem Rosji, no przynajmniej tej z lat 90. No to tak chciałem dodać po prostu, że te kontrowersje mnie często nosiłem w sobie i w pewnym momencie mnie zazwyczaj przekonywały po jakimś czasie. Pan Marcin Pasiewski, bardzo proszę. To, co na mnie robiło bardzo duże wrażenie, a wręcz zachwycało w głosie racjonalnym, to było to, czego wydaje się, że jest coraz mniej w przestrzeni publicznej czy w infosferze, mianowicie dążenia do doskonałości. Kiedyś było tego więcej, radio, telewizja mi bardziej dbało o takie elementy, teraz wydaje się, że zupełnie nie. A profesor Wolniewicz właśnie w swojej wypowiedzi o sobie, jakim, mimo tego, że to było improwizowane, ale na przykład takie elementy jak autokorekta w trakcie ad hoc, kiedy wypowiedział jakieś słowo, ale zaraz zdał sobie sprawę, że można to powiedzieć ściślej, używając innego słowa, i nie korygował, no to w tym się między innymi przejawiało to dążenie do doskonałości w wypowiedzeniu jakichś myśli. To obecnie jest tak, jak oglądamy, nie wiem, jakieś wykłady, wypowiedzi. Ludzie mówią, co chcą, jak chcą, nie zważają zupełnie na to, jakich używają słów, czy tam jest wynikanie z tego, co oni mówią, czy to słowo jest adekwatne, czy nie jest, czy to jest precyzyjna wypowiedź. Nie ma to kompletnie żadnego znaczenia. Używają na tłoku słów, z uwagi na brak czasu, ten sens, precyzja wypowiedzi się rozmywa. A u profesora to było wycyzerowane, to było właśnie coś, co no, mnie zachwycało i było taką formą nauki naprawdę bardzo poważnej. Znaczy wystarczyło tego oglądać, żeby po prostu wyciągać wnioski o tym, jak należy ściśle rozumować i konstruować wypowiedź, że należy dbać o słowo, mimo tego, że profesor to było implicite. Tak? Nie musiał powiedzieć wprost, że należy dbać o słowo. Ale przez to, jak sam mówił, no to wyciągało się takie wnioski. To było dla mnie zachwycające i chyba pierwszy film obejrzałem jako, nie wiem, albo jeszcze licealista, być może na początku studiów. To zrobiło na mnie bardzo duże wrażenie. No ale chciałbym podkreślić, bo perfekcjonizm profesora Wolniewicza powszechnie jest rzeczą znaną, że tu w przypadku fenomenu głosu racjonalnego, no zderzyły się dwa perfekcjonizmy. Może nie tyle zderzyły, co złączyły, czy zespoliły, no bo perfekcjonizm także ze strony reżysera widoczny choćby w tej kondensacji, o której dzisiaj słyszeliśmy od niego materiału, no i w tym, że tam nie ma fuszerki żadnej. Przecież w każdym filmie praktycznie, jaki oglądamy, to albo nam mikrofon wychodzi zza ekranu, albo tam widać butelki na podłodze, a tu jest tak, że tylko to widać i to słychać, co ma być widać i ma być słychać. No to jest... No więc umownie ja mówię o dwóch perfekcjonizmach, bo rzecz jasna tu ekipa brała udział w robieniu tego filmu, więc to jest jakiś rodzaj cudu, czy jakby powiedział Stanisław Lem, przypadku. No sprawa przypadkowa, że takie osobowości tutaj weszły, prawda, w komitywę. No, pan profesor zaakceptował tą bardzo nowoczesną formę i pozwolił na przykład na to, że nadawanie tytułów programu przeze mnie, tak żeby miały pewien słuchaczek.
Ale jeszcze chciałem wrócić na mur do początku pana referatu. Pan bardzo trafnie wyeksponował ten szczególny moment w internecie, kiedy powstała możliwość mówienia prawdy, a ludzie jeszcze byli skłonni o niej rozmawiać. Nie tu miejsce, żeby mówić o metaforach, metamorfozach infosfery, ale w tej chwili są wyłącznie doktrynerzy różnych stron. I widzowie tego nie życzą sobie widzieć nic innego nawet w komentarzach. Tematy kontrowersyjne, jak tak Państwo to nazywacie, które poruszał, nie dzieliły naszych widzów. Oni stawali jeden po drugim, stoi drugi po drugi, ale nikt nikogo nie odrzucono na to. To był szczególny moment w internecie. To nie są podstawy na profesora czy formy filmu. To był też szczególny moment, który już nie ma. Dobrze, proszę Państwa, chyba że Pan chce jeszcze jakąś omegę wypowiedzieć, bo zrobiłbym przerwę 15 minut i wracamy do seminarium po przerwie. Ja może bym tylko jeszcze dodał, że potencjał kanału jest cały czas dla mnie widoczny, jeśli chodzi o możliwości. Tak, tak jak wspomniałem, no jest to rodzaj intelektualnego dobra narodowego. I pewne rzeczy komunikacyjnie stricte mogą być jeszcze dopracowane. Mam tu na myśli przede wszystkim obecność na innych platformach, zwłaszcza na Facebooku. Pamiętajmy, że jednak content nie facebookowy ma swego rodzaju shadowbana i ograniczenia w szerowaniu. No i kwestia bardzo ważna, czyli dołączenie tłumaczenia, napisów. Tak? Część oczywiście kontentu jest dwujęzyczna, ale warto by było moim zdaniem przetłumaczyć większość odcinków, no bo część z tych programów jest cały czas aktualna, no i ma uniwersalne przesłanie. Także zachęcam całą Wolniewiczowską wspólnotę do podjęcia tego wysiłku. Tylko dodam ostatnie zdanie, że cały czas pojawiają się nowe komentarze pod filmami i najczęściej są to komentarze w stylu: panie profesorze, szkoda, że pana z nami już niestety nie ma. No to mówi o aktualności, że to nie tylko ludzie to oglądają, ale cały czas jakoś, no właśnie, chcieliby, żeby profesor cały czas się wypowiadał. Dobrze, proszę Państwa, 25 po pierwszej. Zaczniemy drugą część. Dziękuję. Proszę Państwa, zaczynamy drugą część dzisiejszego spotkania. Pan Jakub Borkowski podjął się przedstawić sylwetkę Henryka Elzenberga, no, w powiązaniu z Bogusławem Wolniewiczem. O mistrzu mistrza będzie mowa, tak jakby o Platonie i Sokratesie, albo Arystotelesie i Platonie, Elzenberg i Wolniewicz. Bardzo proszę. Ja wstanę, ponieważ ja chyba podobnie jak pan profesor Wolniewicz wolę mówić na stojąco. Tak, właśnie. No i chciałem bardzo podziękować za zaproszenie panu profesorowi i to jest dla mnie wielki zaszczyt powiedzieć o panu profesorze Wolniewiczu i o Henryku Elzenbergu. I to jeszcze przed córką pana profesora, przed panią doktor Wolniewicz-Warską i przed... Przepraszam, a ja spytam, bo nie wiem tego, a to by było ważne. Czy pan reprezentuje Toruń? Tak, ja reprezentuję Toruń. Pan reprezentuje Uniwersytet Mikołaja Kopernika. No to podwójną mamy tutaj radość. Zbieżność z Henrykiem Elzenbergiem. Tak. No i bardzo jest mi miło, że siostra pana profesora razem ze szwagrem też przybyli. No dobrze, więc zacznę od tego, że miałem problem z tym, żeby zdecydować się na formę tego przedstawienia postaci profesora Wolniewicza i profesora Elzenberga, bo są to postaci, każda z nich jest umysłem oryginalnym o wielkim wkładzie w filozofię i w ogóle w myśl życiową. Ale uznałem, że najlepiej będzie przedstawić to w sposób z grubsza chronologiczny, dlatego że przedstawienie na przykład osobno myśli profesora Elzenberga i profesora Wolniewicza nie miałoby raczej sensu, dlatego że profesor Elzenberg zmarł 50 lat przed profesorem Wolniewiczem i to profesor Wolniewicz z tymi myślami profesora Elzenberga pozostał i myślał nad nimi, zestawiał swoje, a także często dla niego były inspiracje. Chciałem zacząć od tego, że profesor Wolniewicz skończył
po maturze wybrał się na studia do filozoficzne w Toruniu, choć rozważał, czy pójść na filozofię, czy na matematykę. Wiemy, że te umiejętności matematyczne pan profesor miał, później stosował je w filozofii. I właśnie na tych studiach filozoficznych w Toruniu pan profesor zetknął się po raz pierwszy ze swoimi nauczycielami, których cenił, z profesorem Szturkiewiczem, Czerzowskim i wreszcie z profesorem Eisenbergiem. Chociaż pierwsze wrażenia nie były zbyt dobre, jeżeli chodzi o Henryka Eisenberga, dlatego że sam profesor Wolniewicz mówił, że te wykłady nie były zbyt dobre i miał wrażenie, że profesor Eisenberg no, traktuje to jako taką pańszczyznę akademicką, czyli i te wykłady nie miały w sobie żadnego większego ducha ani błyskotliwych idei. Zresztą w opozycji do profesora Wolniewicza, który wykładał świetnie, choć też uważał, że wykłady są pewnego rodzaju pańszczyzną. No więc profesor Wolniewicz zapisał się na wykład do profesora Eisenberga i nawet zapisał się do niego na proseminarium z estetyki, ale po dwóch wykładach uciekł, ponieważ w tym samym czasie miał wykład profesor Szczurkiewicz, który wykładał dużo, dużo lepiej. No więc to pierwsze spotkanie, zatknięcie się z Eisenbergiem było słabe, ale później profesor Wolniewicz mówi, że w trakcie kolejnych, już nie wykładów, ale spotkań i seminariów, dopiero wtedy studenci mogli widzieć w Eisenbergu te błyskotliwe idee i to jak pięknie, jakie piękne wynajdował argumenty, głębokie i takie, które udowadniały jego rację. To zafascynowało profesora Wolniewicza, ale nie tylko, dlatego że wszyscy studenci, jak mówili o profesorze, to zawsze mówili profesor Czyżowski, profesor Szurkiewicz, profesor Sośnicki, a tutaj wszyscy jednym głosem mówili o Eisenbergu Eisenberg. I profesor Wolniewicz mówi, że nie było to z braku grzeczności, tylko dlatego, że Eisenberg wytwarzał wokół siebie pewną aurę, pewien jakiś nurt. Wyróżniał się spośród profesury i było to nie tylko nazwisko profesora, ale też pewien nurt. I dlatego wszyscy studenci mówili jednym głosem Eisenberg. No i tam profesor Wolniewicz coraz bardziej poznawał profesora Eisenberga, jego myśli i w pewnym momencie zdecydował, że nurt, który przedstawia profesor Eisenberg, będzie dla niego najlepszy. Jest to nurt filozofii racjonalnej, tychicznej. Ja tutaj może zrobię taki mini wykres. Pan profesor Wolniewicz dzieli filozofię na przede wszystkim na dwie gałęzie. Filozofię racjonalną, i czyli ta, która się kieruje logiką i zdrowym rozsądkiem, i filozofię irracjonalną, czyli czymś spoza. No, natomiast te dwie filozofie, racjonalna i irracjonalna, z drugiej strony dzielą się jeszcze swoim stosunkiem do metafizyki. Otóż pewna część jest przychylna metafizyce i to jest filozofia nienaturalistyczna, tychiczna. Ale jest też taka, która jest wroga do metafizyki, która nie uznaje metafizyki, tylko skupia się tylko na nauce i na przyrodzie. I to jest tak zwany scjentyzm według profesora. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że profesor Eisenberg był właśnie w tym miejscu, czyli napiszmy Henryk Eisenberg. I do tego nurtu, potem przez całe życie profesor Wolniewicz też się przyznawał. Czyli piszemy pana profesora. Natomiast profesor Czerzowski, którego profesor Wolniewicz bardzo cenił, także był jednak tutaj. Przedstawiał filozofię racjonalną, że rzeczywiście, ale tą naturalistyczną, czyli tą, która uznaje, że człowiek jest tylko częścią przyrody i nie ma żadnego pierwiastka poza, który jest niedostępny rozumowi. I tutaj był na przykład profesor Tadeusz Czerzowski. Dlaczego mówię o profesorze Czerzowskim? Dlatego, że to, co mnie zawsze dziwiło, to, że profesor Wolniewicz, mimo że Eisenberga bardzo podziwiał i widział w nim błysk myśli, to jednak jako promotora zawsze wybierał sobie profesora Czerzowskiego. I tutaj na pierwszym seminarium bodajże zadałem to pytanie panu profesorowi Okołowskiemu i pan profesor powiedział, że Henryk Eisenberg był do profesora Wolniewicza bliższy intelektualnie właśnie ze względu na ten nurt, ale ze względu na osobowość, czyli to, że profesor Czerzowski był, jak to profesor Wolniewicz nazwał, stoikiem, jeżeli chodzi o stosunek do śmierci, no to bliżej było profesorowi Wolniewiczowi do Czerzowskiego osobowościowo.
Tu jeszcze, przepraszam, wtrącę się, profesor Wolniewicz o tym pisał w szkicu oczyżowskim, że praktycznie w przeciwieństwie do całej, albo przynajmniej większości szkoły lwowsko-warszawskiej, tej scjentystycznej właśnie, która nie była radykalna, tak jak koło wiedeńskie, no to Czerzowski się tym wyróżniał, że on nie miał do metafizyki tradycyjnej, do Augustynów, Platonów, Kantów i Kartezjuszów, on nie miał żadnej idiosynkrazji. Mówiąc kolokwialnie, nie wkurzali go. Te stare bożki z poutrącanymi nosami go nie wkurzały, tak jak mówił Kotarbiński, którego wkurzał. No więc przychylność, to zresztą widać w podręcznikach. Tadeusz Czyżowski sporządził kilka podręczników do filozofii i tam ta tradycyjna filozofia, no obfitująca w metafizykę, ona jest traktowana bardzo przychylnie i ta przychylność do metafizyki jakby otworzyła drzwi Wolniewiczowi, bo gdyby się zetknął z jakąś wrogością, no to by tam nie wszedł, prawda? Ale to, co pan podkreślił, podobieństwo osobowościowe chyba tu jest najważniejsze. Ten Czerzowski to był stoik, mówi Wolniewicz. Taki profesor, prawdziwy, prawda? No. Profesor Wolniewicz mówi, że Czerzowski miał niezwykły talent do pracy administracyjnej. Jego katedra działała od 10 do 14 codziennie. Znaczy od poniedziałku do piątku. I studenci się śmiali, że to nie jest klinika położnictwa, tylko przecież katedra filozofii. Ale profesor Czerzowski uważał, że katedra musi być czynna o stałych godzinach. No i profesor Wolniewicz w tej katedrze pracował już na studiach i później jak obronił pracę magisterską na doktoracie. Profesor Wolniewicz obronił pracę doktorską też pod kierunkiem profesora Czerzowskiego i tutaj jest taka ciekawa anegdota. Ostatnio byłem w archiwum na uniwersytecie i tam czytałem dokumenty profesora Ludosława Wolniewicza, czyli najwybitniejszego, jednego z najwybitniejszych toruńskich fizyków, który był bratem pana profesora. I tam zauważyłem fragment z gazety. W ten sposób zapamiętałem, kiedy profesor Wolniewicz bronił pracę doktorską. Było to 19 grudnia 1996 roku o godzinie 16. I zapamiętałem to dlatego, że brat profesora bronił się dzień wcześniej, czyli 18 grudnia, też na UMK i o godzinie 15, czyli dzień wcześniej, godzinę wcześniej. To tak w ramach anegdoty. 1961. Bardzo możliwe. To już późne czasy, także rzeczywiście bardzo przepraszam za tę pomyłkę. Tak rzeczywiście było, notabene profesor Czerzowski egzaminował z logiki profesora Lutosława Wolniewicza, czyli fizyka, to tak jest w ramach ciekawostek. Kończąc ciekawostki, profesor Wolniewicz zdał egzamin, obronił pracę doktorską pod kierunkiem profesora Czerzowskiego, ale zostając już na całe życie na jednym fundamencie z profesorem Elzenbergiem. I to, co jest bardzo istotne, to to, że profesor Wolniewicz nie każdego nazywał mistrzem. Mówił o swoich nauczycielach, ale mówił też o swoich mistrzach. I profesor Elzenberg został nazwany przez profesora Wolniewicza nie tylko jednym z dwóch najwybitniejszych polskich filozofów, obok Kotarbińskiego, ale też nazywał go swoim mistrzem. I teraz w książce, w której profesor Wolniewicz rozmawia z panem Sommerem, profesor Wolniewicz, znaczy nie tylko tam zresztą, argumentuje to. Mówi, że co to oznaczało, że Elzenberg był jego mistrzem? Oznaczało to, że wytyczył mu pewien standard intelektualny, pewien poziom, pewien warsztat pracy, którego profesor Wolniewicz trzymał i do końca życia, jak pisał jakieś prace, artykuły, to często zastanawiał się, co by na ten temat powiedział Elzenberg, jak uznał, że Elzenberg byłby zadowolony, to zrobił wszystko, co mógł, a resztę, czyli lepiej lub gorzej, niech zrobią inni. I to był wyznacznik jakości u profesora Wolniewicza, mimo tego, że jak zaraz pokażę, nie we wszystkim się ze sobą zgadzali, ale to też będzie pewnego rodzaju trzymanie się tego standardu intelektualnego. Otóż profesor Wolniewicz uważał Elzenberga za swojego mistrza, ale mówił, że nie oznacza to, że ślepo musi za nim podążać. Ponieważ pan Sommer też pytał, czy uczeń filozofa musi być spadkobiercą jego myśli, idei i tak dalej. Profesor Wolniewicz mówi wprost, że ja nigdy nie siadłem za Elzenbergiem na ślepo. I to zaraz to dowodzenie, że tak rzeczywiście było, choć jak znamy charakter pana profesora, to byłoby to niemożliwe, żeby szedł za kimś ślepo. Także to
to wbudowało się idealnie w jego charakter, prawda? To, że trafił na Eisenberga. Eisenberg wyznawał zasadę, że surowość jest oznaką szacunku, a wyrozumiałość oznaką lekceważenia. I to przejął profesor Wolniewicz, to idealnie wpasowało się w jego charakter, sądzę. I tak rzeczywiście było, że nawet w stosunku do Eisenberga był surowy pod kątem merytorycznym. Nie atakował go i tak dalej, uważał za swojego mistrza pod względem standardów intelektualnych, ale jednak wobec tego, z czym się nie zgadzał, był surowy. Czyli znaczy, że go cenił, bo jeżeli by wszystko przyjmował i mówił zawsze, że jest dobrze, to by znaczyło, że go lekceważy, a to nie było w stylu pana profesora Wolniewicza. Także mam coś takiego, no i podam pierwszy punkt, z którym się obydwoje panowie zgadzali, to jest stosunek do samobójstwa i eutanazji. To jest sprawa bardzo ważna, która w stosunku do niektórych może, że rzeczywiście wydawać się kontrowersyjna, no bo każdy tutaj ma jakiś pogląd, znaczy prawie każdy pewnie, ma jakiś pogląd. Jest to sprawa bardzo ważna i profesor Wolniewicz w 96 roku w Akademii Medycznej w Gdańsku na odczycie właśnie odnośnie eutanazji nie tylko powołuje się na Eisenberga, ale go cytuje. Wręcz mówi, że profesor Eisenberg napisał piękny tekst o eutanazji, w którym pisze, że i tak uważał też profesor Wolniewicz, że eutanazja jest dla człowieka, w którym się znajdzie w chwilach dramatycznych, w których już po prostu nie widzi żadnego wyjścia i może być to cierpienie, może być to sytuacja, która po prostu już tak człowieka ściąga na dół, że boi się dłużej żyć albo boi się, że będzie jeszcze gorzej i to jest dla człowieka ostatnia linia obrony, pewna nadzieja, że to jest nieprzekraczalna, pewna granica właśnie cierpienia pewnie przede wszystkim. Tak uważał profesor Eisenberg i tak uważał profesor Wolniewicz i przejęli ten właśnie i razem wyznawali tutaj, zgadzali się odnośnie eutanazji. Natomiast chciałbym zauważyć, że w mojej opinii to nie jest konsekwencja tylko i wyłącznie tego, że profesorowie należeli do tego samego nurtu filozofii, bo możemy sobie oczywiście wyobrazić, że racjonalista tychiczny nie popiera eutanazji, albo że irracjonalista popiera. W związku z tym to ten fundament, czyli że profesorowie stali na jednym fundamencie filozofii, czyli mieli wspólny fundament, na którym budowali później swoje myśli, niezależnie, często spójne, często nie, to wszystko to tak naprawdę, że w tym przypadku ta zgodność, ta spójność poglądu odnośnie samobójstwa, odnośnie eutanazji nie wynikała z tego, że stali na jednym gruncie. Tutaj już widzimy, że to były myśli niezależne. No być może profesor Wolniewicz kiedyś usłyszał to od Eisenberga i przyjął tę myśl, ale na pewno to przeanalizował, przemyślał i na pewno to było jego artykułowane zdanie. Natomiast takim przykładem, w którym profesorowie się nie zgadzali, zerknę na mój rozkład, tak, to jest podejście do kwestii kultury wschodniej. Otóż profesor Wolniewicz, tak jak mówiliśmy, było mu bliżej do Czerzowskiego z powodu charakteru. Dlaczego? Dlatego, że Eisenberg był według Wolniewicza autocentrykiem, czyli osobą, która no nie jest jeszcze egocentrykiem, ale autocentryk, czyli skupia się głównie na swoich problemach, swoich dylematach i je rozważa, ale nie jest egocentrykiem, czyli rozumie, że inni też mogą mieć inny pogląd, że inni mają inne problemy i jest w stanie ten samolubstwo, czy to skoncentrowanie na sobie potrafi ograniczać w różnej działalności. I według Wolniewicza taki był Eisenberg i to dotyczy właśnie tej kultury wschodniej, którą profesor Eisenberg bardzo cenił. Profesor Eisenberg cenił kulturę wschodu, Gandhiego, Buddę i widział w tym coś pięknego. Profesor Wolniewicz mówi, że w tym miejscu jego drogi z Eisenbergiem, cytuję, zupełnie się rozchodzą. W związku z tym mówi, podaje przykład niezgodności ze swoim mistrzem, ale jest to według mnie efekt tego, że właśnie trzyma się standardów, które tam mu wytyczył. W związku z tym jest pełna zgoda, oczywiście nie co do myśli. No bo tutaj i profesor Wolniewicz nie tylko mówi, że się nie zgadza, ale próbuje diagnozować mistrza. Podchodzi do niego właśnie surowo. Mówi, że tutaj według niego opuściła Eisenberga jasność sądu. A w innym tekście profesor Wolniewicz pisze, że właśnie że Eisenberg był osobą o pięknej jasności sądu. A w tym momencie ta cecha, którą bardzo podziwiał u Eisenberga, widzi zanik tej cechy i nie rozumie. Znaczy, rozumie, bo zaraz powiem, dlaczego diagnozuje, że Eisenberg tą kulturę tak bardzo cenił. I profesor Wolniewicz próbuje zdiagnozować ten mechanizm, ale on chyba nie może aż uwierzyć, że Eisenberg był na niego podatny i dlatego mówi o tym utracie jasności sądu. Otóż chodzi tutaj o to, że według Wolniewicza ten autocentryzm Eisenberga usprawiedliwiał mu Budda, czyli
że Elzenberg widział w tym jakąś nić porozumienia, właśnie skupienie na sobie, na swoim zbawieniu, na swojej nirwanie, na jakimś pozbyciu się problemów, na swojej doskonałości. I profesor Waliewicz mówi, że tego nie ma u Jezusa, bo Jezus jednak tam było skierowanie w stronę bliźniego i tak dalej. W związku z tym profesor Waliewicz mówi, że zupełnie się tu nie zgadza z Elzenbergiem, że opuściła go jasność sądu. No ale oczywiście nie sprawiło to, że profesor dalej się z pewnymi rzeczami z Elzenbergiem nie zgadza. Jest taki bardzo ciekawy przykład, uważam, który, ponieważ tutaj mówimy o religii i o eutanazji, to są rzeczy bardzo istotne i każdego z nas w jakimś stopniu dotyczą. Natomiast profesorowie zajmowali się też rzeczami, które są istotne z punktu widzenia filozofii, ale jeżeli chodzi o nas, to już nie do końca nas dotyczy. Może ktoś się tym interesuje. Mianowicie tutaj drogi profesorów w pewnym momencie rozchodzą się, gdy definiują pojęcie piękna. Profesor Woniewicz mówi, że rzeczywiście Elzenberg dobrze zaczął, czyli że powiedział, że chodzi o pojęcie sztuki. Profesor Elzenberg mówi, że do pojęcia sztuki trzeba dojść od pojęć bardziej ogólnych i fundamentalnych. Z tym zgadza się profesor Woniewicz, czyli mamy tu częściową zgodę, ale później mówi, że nie zgadza się z tym, że według profesora Elzenberga tym takim pojęciem fundamentalnym jest piękno. Czyli jak coś jest piękne, no to możemy dojść do pojęcia sztuki. Profesor Waniewicz uważa, że nie, że lepszym tutaj pojęciem jest pojęcie doskonałości i podaje przykład. A na przykład sztuką może być nie tylko pięknie namalowany obraz, ale na przykład dobrze wykonane rzemiosło, dobrze upieczony chleb i tak dalej, i tak dalej. I profesor Waniewicz widział w troszkę inny sposób, no to się wydaje sprawą, powiem kolokwialnie, dużo mniejszego kalibru niż eutanazja i tak dalej, no ale w filozofii jest to rzecz bardzo ważna. W związku z tym myślałem, żeby ten przykład też podać. Tak. Natomiast zastanawiałem się też, czy jest jakakolwiek możliwość, żeby dowiedzieć się, co Elzenberg myślał o Waniewiczu. No, Elzenberg zmarł dużo wcześniej, powiedziałem 50 lat wcześniej, w związku z tym trudno sądzić. Nie było internetu, nie było YouTube'a, nie można było z nim nagrać głosu racjonalnego 2 i tak dalej. Ale wiemy od profesora Waniewicza, że na jego egzemplarzu Kłopotu z istnieniem, gdy dał do podpisu Elzenbergowi, to Elzenberg napisał mu: Bogusławowi Woniewiczowi, ogniś słuchaczowi, dziś koledze. I no, dla nas może się to wydawać dedykacja zwyczajna, albo nawet troszeczkę taka oschła. Profesor Woniewicz tak dobrze znał Elzenberga i to jego surowość, że uznał to za nobilitację i uznał, że od tego momentu uznał, że został nobilitowany w pewnym sensie przez Elzenberga, a mówił gdzie indziej, że Elzenberg nie był skory do nobilitacji. Jeżeli wyczuł tutaj, jak profesor Kołakowski mówił, że filozofia to jest sprawa odróżniania rzeczy trudno odróżnialnych, no to tutaj profesor Woniewicz odróżnił tę dedykację od dedykacji zwyczajnej, czy to jakiejkolwiek innej. To jest bardzo, bardzo ciekawa rzecz. Natomiast chciałem zwrócić też uwagę na pewien aspekt społeczny. To już pewnie pan profesor Dzielak by tutaj więcej był w stanie powiedzieć na temat psychologii. Ale profesor Woniewicz nie zgadzał się z Elzenbergiem w jeszcze jednej rzeczy. Mianowicie Elzenberg pisał w jednym ze swoich tekstów o mądrości przeciw mistycyzmowi, że według niego człowiek w grupie staje się gorszy, mniej wartościowy, bo to jego zło się przemnaża i że ludzie ciągną się nawzajem w dół. Wszyscy znamy powiedzenie profesora Woniewicza, że masa ciśnie w dół, ale tutaj chodziło o zupełnie co innego, ponieważ masa ciśnie w dół chodziło o poziom wiedzę, o poziom intelektualny na studiach, nauki i tak dalej, że im więcej osób, tym poziom spada. A Elzenbergowi chodziło tutaj o zachowanie. Profesor Woniewicz w tym przypadku się nie zgadza i mówi, że według niego to tylko mistyk, czyli uważa, że człowiek skory do mistyki, czyli uważa, że Elzenberg jest skory do mistyki, może coś takiego uważać. W tym momencie widzimy, że ten pierwiastek taki filozofii racjonalnej, ten pierwiastek tychiczny, czyli czegoś ponad naturalnego w człowieku, może znaczyć dla każdego co innego. Mi się wydaje, że tutaj o to chodzi. Dla Elzenberga to mogła być pewnego rodzaju mistyka, a dla Woniewicza nie. W związku z tym tutaj ta przestrzeń może być zupełnie inaczej rozumiana. I tutaj mistrzowie też się troszeczkę rozchodzą. Profesor Woniewicz do mistyki nie był skory. I mówił, że według niego mechanizm w grupie człowieka wygląda zupełnie inaczej. Czyli człowiek ma naturalną tendencję do tego, żeby, jeżeli komuś się dzieje krzywda, żeby być mniej wrażliwym niż na krzywdę, która się jemu wyrządza. I że w tłumie ludzie przez to, że jakoś ze sobą są w interakcji, to się uśrednia i ludzie się w pewnym sensie, w cudzysłowie, pilnują. I w grupie człowiek zachowuje się, jak powiedział profesor Waniewicz, z grubsza przyzwoicie. No i tutaj panowała tego typu
tego typu niezgoda, jeżeli chodzi o rozeznanie tej kwestii. Chciałbym powiedzieć jeszcze jedną rzecz, nawet dwie. Że widzimy, że profesor Waniewicz nie zawsze zgadzał się z mistrzem, ale uważał go cały czas za swojego mistrza. Cały czas ten standard intelektualny i te drogi pierwsze wytyczone kontynuował, stał na tym samym fundamencie filozofii i tam, gdzie się nie zgadzał, podchodził do kwestii surowo, bo podchodził surowo do filozofii, gdyż dla niego była to sprawa bardzo ważna. I dla Elzenberga, zresztą to też przyjął Elzenbergu w pewnym sensie i to też mi się wydaje, że idealnie pasowało do charakteru profesora Waniewicza, że uważał filozofię jako jako dziedzinę, w której dziedzinę, w której albo ja mam rację, albo ty masz rację. I to profesor Waniewicz widział u Elzenberga i to też kontynuował. I to widzieliśmy wielokrotnie. I chciałem powiedzieć, że profesor Waniewicz, każdy z nas pewnie mógł to zauważyć, że Elzenberg był dla niego wielokrotnie inspiracją. Nie tylko powołuje się na Elzenberga w rzeczach ważnych, tam gdzie się z nim zgadza, ale wielokrotnie go cytuje. Mało tego, jego teksty Elzenberga są często inspiracją dla Waniewicza, żeby zbudować pewną analogię myśli. Na przykład powstał, tu jest pan profesorem Zubelewiczem i z profesorem Śrady, pan profesor napisał artykuł Dom jako wartość duchowa, prawda? I w tym artykule punktem wyjścia, taką bazą analogii, jest też tekst Elzenberga o Naród a wojna, w którym profesor Elzenberg rozgranicza pojęcie przynależności do narodu i do ojczyzny. Profesor Waniewicz myśli, że to jest idealne, żeby przenieść to na grunt domu jako miejsca, gdzie przynależymy fizycznie i domu jako czegoś, czego my nie potrafimy zdefiniować tak naprawdę, ale coś, co jest dla nas jedną z najważniejszych rzeczy, jaka w ogóle jest. Przynależność do domu rodzinnego i tutaj profesor inspiruje się profesorem Elzenbergiem. Mało tego, no słyszeliśmy, że w kontekście eutanazji też powoływał się na teksty Elzenberga, w związku z tym bardzo często czerpał z jego tekstów i mówił, że właśnie no ponieważ widział w nich ten przebłysk myśli. Chciałbym jeszcze jedną rzecz powiedzieć, już teraz może nie o myśli, bo mówiliśmy o myśli, gdzie jest profesor zgodny z Elzenbergiem, a gdzie nie, co tam się zgadza, a co nie. To jest przede wszystkim ważne, to że obydwaj profesorowie dążyli do prawdy i podchodzili do siebie surowo. Podchodzili do prawdy, do tych rzeczy surowo, czyli szanowali się nawzajem. I przyszedł taki moment, że Herbert postawił się w jednym rzędzie z profesorem Waniewiczem, mówiąc, że Elzenberg jest jego mistrzem i pisząc wiersze o Elzenbergu. I profesor Waniewicz nie mógł tego wytrzymać, bo w tym wierszu były według niego kłamstwa odnośnie postawy Elzenberga, którą znał, odnośnie charakteru Elzenberga, bo Herbert pisze, że Herbert pisze o Elzenbergu jak o mistrzu, który patrzy z góry i wybacza, jest skory do wybaczania, choć na to nie zasługujemy i tak dalej. Profesor Waniewicz mówi, że do jakiego wybaczenia? Elzenberg był ostatnią osobą do wybaczenia i zupełnie się z tym nie zgadzał. Mało tego, widział też tutaj, podobnie jak z tą kwestią tej kultury wschodu, widział pewną słabość Elzenberga. Mówi, że Elzenberg bardzo pretendował do pisania wierszy. Profesor Waniewicz mówi, że te wiersze były słabe i nie było w nich tych ważnych idei, które cenił w filozofii. No i właśnie, a Herbert był tym, który pisał do Elzenberga i bardzo chwalił te wiersze, że są wspaniałe. I tutaj profesor Waniewicz widział pewną lukę, że niestety Elzenberg miał jakąś słabość. I później Herbert, często powołując się na Elzenberga, według profesora Waniewicza, no właśnie na Elzenbergu budował w pewnym sensie swoje stanowisko, swoją postawę. Swoją postawę. Mam nadzieję, że tym krótkim, mógłbym mówić bardzo dużo, mógłbym podawać kolejne przykłady, mógłbym mówić o profesorze Waniewiczu jeszcze więcej. Wiemy, że osobowość miał niewyczerpaną, to widać po ilości referatów, które tutaj są, tak samo Elzenberg, ale no, próbowałem pokazać, że tymi przykładami i tym trochę początkiem historycznym, jak profesor Waniewicz zaczynał, że ten mistrz Elzenberg został z nim przez całe życie, że wytyczył mu pewien standard intelektualny i profesor Waniewicz potrafił odróżnić to od przytakiwania mistrzowi i cały czas inspirował się jego tekstami, cały czas poddawał je krytyce, finalnie zgadzał się albo nie, ale cały czas dążył do prawdy i wydaje mi się, że to jest najważniejsze przesłanie, że mi się wydaje, że bez względu na to, kiedy, ile razy i jak się profesorowie nie zgadzali, to próbowali dążyć do prawdy. Wydaje mi się, że to, mam nadzieję, że taki wstęp do dyskusji będzie. Bardzo dziękujemy. Mamy teraz dyskusję i na pewno pan w niej będzie uczestniczył, także różne rzeczy będą jeszcze
do dodania. Bardzo dziękuję za recenzję. Zanim Państwu oddam głos, to tylko, ponieważ profesor Wolniewicz może patrzeć, to uzupełnię, nie może być sama przydawka czy przydawki, tutaj musi być na górze filozofia dopisane. To nie ze względu na Pana, broń Boże, ale teraz tylko będę pamiętał, na profesora Wolniewicza, prawda? A tutaj bym zmienił na ogólniejsze naturalizm. Naturalizm, dlatego że oprócz scjentyzmu, tu na przykład marksizm się mieści, więc scjentyzm oczywiście jest takim specyficznym i dobrym przykładem, ale ogólnie naturalizm. Bardzo proszę, kto z Państwa w sprawie... Profesor Zubelewicz. Odnośnie tego rysunku, tam napisaliśmy naturalizm, a wyżej był antynaturalizm. No tak. Tak, ale to myślę, że można by traktować synonimicznie. Bo w tekście o idei losu... Antynaturalizm. Tak, w tekście o idei losu Wolniewicz pisze, że Elsenberg nie był tychikiem. Tam omawia, są dwa nurty, tychizm i antropizm. Tychizm to oznacza, że człowiek jest tragarzem swojego losu, a antropizm, człowiek jest... kowalem swojego losu, to jest antropizm, a tychizm, człowiek jest tragarzem swojego losu. Zresztą to określenie wziął Od brata, tak. Ale tutaj byśmy musieli w różne subtelności wchodzić, ja tylko chcę Państwu przypomnieć, w książce z bodaj 2006 roku, tej książce o trzech autorów, Trzy nurty, to tam jest motto z Elsenberga, króciutkie, mieć poczucie losu. I w tym sensie, prawda, ogólnym, mieć poczucie losu, to Elsenberg jest tychikiem. W punkcie drugim, tutaj wśród tych tez, pisze Pan, zresztą dzisiaj Pan to mówił, że obaj filozofowie byli zwolennikami samobójstwa i eutanazji. Nie. Może źle słyszałem, nie, do dopuszczalności. Dopuszczalności, tak. Otóż tak rzeczywiście jest w stosunku do Wolniewicza. Elsenberg rzeczywiście dopuszcza samobójstwo. Natomiast ja nie znam tekstu Elsenberga, gdzie on wypowiadałby się w miarę przychylnie eutanazji. Być może jest, być może nie. Ale z tego, co Pan przytaczał, to nie wynika. Bo Elsenberg tutaj, przepraszam, Wolniewicz powoływał się na pewien tekst Elsenberga. I no tak, tam rzeczywiście chyba są. I on dokonał tutaj pewnej podstawy, zamiany. Mianowicie w tekście Elsenberga jest mowa o samobójstwie. I Wolniewicz uważa, że w miejsce wyrazu samobójstwo można stawić eutanazję. Otóż eutanazja jest zabójstwem, a nie samobójstwem. Także tutaj bym się nie zgadzał z Wolniewiczem. No niekoniecznie. W pewnym sensie koniecznie. No bo może być eutanazja na życzenie, to... No nie życzenie. Jeżeli ktoś jest w stanie sam jakoś nawet podać sobie... No to może być zabójstwo usprawiedliwione i tak dalej. Ale eutanazja jest ta, którą Wolniewicz omawia. I inne formy eutanazji to jest zabójstwo. Być może, jak mówię, usprawiedliwione, ale to ale nie samobójstwo. Także to uwaga. Następnie sformułował Pan taką tezę właściwie. Istotnym punktem niezgody Wolniewicza i Elsenberga było podejście do nurtów myśli wschodniej, szczególnie do kultury buddyjskiej. Tutaj można by wspomnieć o tym, zresztą Pan już mówił, że stosunek do gandyzmu. Otóż ten stosunek do gandyzmu jest bardzo taki ewidentny. Mianowicie Elsenberg uważał Gandhiego za geniusza etycznego, za stosowanie przez niego biernego oporu archimskiego wobec Anglików. Natomiast Wolniewicz i musiał to z artykułu o problemach, problematyczności gandyzmu, uważali, że jest to geniusz polityczny. Tak, to jest ta różnica.
Doprowadził on bowiem do uniezależnienia się Indii od Wielkiej Brytanii. I przy tej okazji, ja tutaj wypisałem pewną zasadę etyczną Wolniewicza i musiałem, nieznana pewnie, no ale można by to... tak ona brzmi. To jest minimum wszelkiej przyzwoitości. Brzmi ona, szpetnie jest wykorzystywać dla swoich celów przeciw komuś jego dobrą wolę. I naruszenie tej zasady stanowi jakąś odmianę niewdzięczności. Gandhi według Wolniewicza naruszał właśnie tę zasadę. Wykorzystał przyzwoitość Anglików do zrealizowania pewnych celów politycznych. I w rezultacie tu znów autorzy formułują niezwykle ważną tezę politologiczną. Mianowicie ona jest po części w dużym stopniu znana, ale warto może przytoczyć. W polityce intencje działań są bez znaczenia. Liczą się tylko konsekwencje. Te zaś trzeba umieć przewidywać. I Gandhi umiał przewidywać konsekwencje. I jeszcze może jedno zdanie Wolniewicza. Sprawa robi się moralnie dwuznaczna dopiero wtedy, gdy działania te chce się wyceniać według taryfy ulgowej. Nie ze względu na ich faktyczne skutki, lecz ze względu na deklarowane przez nie dobre chęci. Także Gandhi wyczuwał skutki działań i w związku z tym według Wolniewicza był geniuszem politycznym. Ja myślę, że tę zasadę można by świetnie odnieść do przywódców powstania warszawskiego. Nie chęci się, tylko skutki. Skutki wiem jakie były. W związku z tym należy oceniać przywódców według skutków, a nie według takich lub innych chęci. I następna sprawa. Tutaj, jeżeli chodzi jeszcze o te różnice, to można byłoby, o czym pan nie mówił, ale po prostu było mało czasu, to sprawa zrozumiała, to była różnica między filozofami w przypadku jakby wycenia relacji między rozumem i wolą. Po jednej stronie jest intelektualizm etyczny, rozum pobudza wolę do działania, a po drugiej stronie jest voluntatyzm, wola pobudza rozum do myślenia. Wolniewicz był voluntatystą, natomiast Heisenberg był intelektualistą etycznym w wersji normatywnej. Głosi nie tyle, że rozum kieruje wolą, co powinien ją kierować. No to przy tej okazji, to oczywiście wszystko nie mogło się znaleźć, ale teraz możemy to uzupełnić. No taka kardynalna różnica filozoficzna polegałaby na tym, że w stosunku do zła, do zagadnienia zła, Elsenberg był gnostyk, uważał, że pośród ludzi zdarzają się świnie co najwyżej, ale nie diabły. Natomiast Wolniewicz był manichejczyk, tutaj on uznawał zło radykalne, zło dla samego zła i to była ogromna różnica w poglądach filozoficznych. I jeszcze jedna może uwaga, mianowicie jak to zatytułowałem, wartość walki politycznej o sprawę z góry przegraną, co związane jest z poprzednim wątkiem, który omawiałem. Otóż Elsenberg pisze tak, przytoczę tu dwa zdania, walka beznadziejna, walka o sprawę z góry przegraną bynajmniej nie jest poczynaniem bez sensu. Wartość walki tkwi nie w szansach zwycięstwa sprawy, w imię której się ją podjęło, ale wartości tej sprawy. I to często jest przytaczane zresztą przez różnych polityków nawet. Gdzieś w kłopocie z istnieniem, w tej chwili już nie pamiętam w którym miejscu, jest taka sytuacja, kiedy Elsenberg ustosunkowuje się do krytyków powstań polskich, do powstania styczniowego i listopadowego i pisze, że w szczegółach oni mają rację, ale ogólnie nie mają racji. Taka jest sytuacja. Wolniejsza natomiast w przypadku jakby tego odniesienia się do walki politycznej o sprawę z góry przegrano, odpowiedziałby tak, jak przed chwilą mówiłem. Tą zasadę w polityce intencji działań są bez znaczenia, liczą się tylko ich konsekwencje. Te zaś trzeba umieć przewidzieć. Pan Paliński chciał zadać. Ja chciałem zadać pytanie. Gratulując jednocześnie żywej, obrydycyjnej
teatralnie wpadną przedstawienie. Dziękuję. Natomiast pytanie mój, czy doszło do otwartego konfliktu między profesorem Eisenbergiem a Wojnowiczem? Czy jakiejś sprzeczności, która by była, której rezultatem była na przykład wymiana jakichś pism? O czymś takim nigdy nie słyszałem, ani też nie czytałem. Ja nawet nie wiem, czy o tym, na przykład o tym rozejściu w świetle kultury wschodu, to czy wtedy doszło do jakiejś wymiany. Nie wiem, czy profesor Wojnowicz w ogóle mówił to Eisenbergowi, to bardzo ciekawe. No, tego niestety nie wiem. Za dużo o ich wzajemnych relacjach, oprócz tej dedykacji, to no i oprócz tego studiowania, co tam się działo. Znaczy, wydaje mi się, że były jakieś w trakcie studiów wtedy rzeczywiście być może były jakieś takie odmienne zdania, ale to na pewno nie była żadna silna jakaś konfrontacja. To pewnie było tak, że profesor Wolniewicz o coś pytał albo coś uważał, a Eisenberg mówił co innego. To być może, że na studiach takie rzeczy były. Nie, no jest jedna rzecz, która jest ewidentna, raczej można się jej domyślać bez błędów jakichś grubych, ale tutaj wyznań ja sobie nie przypominam. No, różnica w stosunku do komunizmu, do PRL-u, konkretnie do odwilży 1956 roku, której Wolniewicz dał się ponieść, no jak ogromne rzesze polskich intelektualistów i myślę, że w sposób uzasadniony, bo my nie możemy z dzisiejszej perspektywy na to patrzeć, tylko z ówczesnej powinniśmy. No, skończył się stalinizm. Przestali wyciągać w nocy z domu, przestali strzelać w tył głowy. I tutaj jakaś różnica, myślę, zasadnicza była. Eisenberg był bez wątpienia człowiekiem no, tradycyjnie ukształtowanym i przeciwnym. Chociaż on też przecież pracował w PRL-u, pracował w Toruniu, to prawda? No ale później wrócił po czasach stalinowskich. Więc to jest jedyna różnica, którą bym tutaj jakoś zarysował jako ewidentną. Natomiast z tego, co pan mówił, no to też się można domyślać, że skoro były takie odmienności charakterologiczne, jeden autocentryk, drugi heterocentryk, no to tutaj też musiało dochodzić do jakichś napięć, no nic więcej, prawda, nie powiem. No, Eisenberg się interesował głównie swoimi problemami, a Wolniewicz nie swoimi także problemami, więc tu jakieś napięcia musiały być. Że profesor Wolniewicz powiedział, że spotkał kiedyś kogoś wyższego od siebie. Rozumiem, że został kolegą Eisenberga. A czy powiedział kiedyś o kimś, że go przerasta? Nie mówię o klasykach. No, nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, oprócz takiej jakiejś oględnej odpowiedzi, że dawał wielokrotnie do zrozumienia, że byli i są więksi od niego. No, a to Karol Wojtyła, a to Isaac Newton, nie mówiąc już o Leibnizu, jeżeli weźmiemy jego dziedzinę, więc to dawał wielokrotnie do zrozumienia. A to nawet chyba byłoby niestosowne, gdyby Wolniewicz mówił, Leibniz był większy ode mnie. No, to tak przecież nie można. Prawda? Pani profesor Nogal, bardzo proszę. Jedną uwagę tutaj, bo pan Pański zinterpretował tę dedykację profesora Eisenberga w ten sposób, że profesor Wolniewicz stał się kolegą profesora Eisenberga. Ale tak troszkę to zabrzmiało, to jeszcze bym chciała tutaj podkreślić, że jakkolwiek ta dedykacja może świadczyć o tym, że pan profesor Eisenberg zobaczył w moim ojcu swojego kolegę, to na pewno mój ojciec nigdy nie pozwolił sobie na takie traktowanie profesora Eisenberga. Też podobna sytuacja była z panem profesorem Suszką. Pan profesor Suszko zaproponował mojemu ojcu przejście na ty w uznaniu tu równości z jego punktu widzenia.
a mój ojciec nie był w stanie tego przyjąć, uznając właśnie, że profesor Suszko też jest jego mistrzem. Ale taką tutaj znów, przepraszam za prywatę, ale to mi się wydaje charakterystyczne, taką samą dedykację elsenbergowską właśnie dostałem ja. Ona zresztą, jeśli się nie mylę, była na Głosie Racjonalnym umieszczona gdzieś w zapowiedzi, że tam niegdysiejszy uczeń, a dzisiejszy kolega. No to w moim przypadku, to proszę Państwa, to ja nawet nie dostałem takiej propozycji, żeby na ty przejść. To była po prostu formuła w rodzaju no, sukcesji, prawda? Jak konsul konsulowi przekazywał władzę, to coś takiego się tutaj odbyło, a z drugiej strony mnie nigdy też by do głowy nie przyszło, żeby jakiś tam Bruderschaft proponować, no to w ogóle w grę nie wchodziło. Nie wchodziło. Pani profesor Nogal, bardzo proszę. Który moim zdaniem w pełni ujawnia różnicę, bo... Między Wolniewiczem a Elsenbergiem. Tak, bo tych uczniów wielkich było dwóch. I oni byli praktycznie rówieśnikami, razem studiowali na Uniwersytecie w Toruniu i to drugim uczniem był Herbert. I szeroka publiczność znała Elsenberga przez Herberta, przeważnie, tak, no bo osoby zainteresowane filozofią, tak jak my znamy go przez Wolniewicza, ale szeroka publiczność przez Herberta. A panowie bardzo się różnili, więc jak gdyby te różnice pokazują też różnicę pomiędzy Elsenbergiem i Wolniewiczem, bo wydaje mi się, że sam Elsenberg uważał Herberta za osobowość i taką formułę intelektualną bliższą jemu niż Wolniewicz. I wydaje mi się, że głównym źródłem tej różnicy, która tutaj się pojawiła, było to, że Elsenberg był klasykiem. Po prostu on był klasykiem. On był zanurzony, on w ogóle był jak wyjęty ze starożytnej Grecji i Rzymu i postawiony najpierw w Wilnie, a potem w Toruniu, tak? Znaczy nie przystając do tej rzeczywistości, dlaczego uważał, że warto walczyć za sprawę nawet zupełnie skazaną, bo to ciebie czyni lepszym, piękniejszym. I tego myślenia, wydaje mi się, Wolniewicz w ogóle nie rozumiał. Wolniewicz był pragmatykiem, tak? To zainteresowanie Wittgensteinem, właśnie traktatem filozoficznym, ale także zdolność takiego pragmatycznego myślenia, to było inne, tak? A z kolei Elsenberg no, nie mógł w ogóle nawet popatrzeć z jakimś sympatią na marksizm. Zresztą tam się bardzo wiele tych notatek zachowało w ineditach, one stopniowo się ukazują. No dlatego, że marksizm sprowadzał człowieka do wymiaru fizjologii, do wymiaru materialnego bytu. No i to było coś tak okropnego dla klasyka, który uważał, że to, co materialne i czyni człowieka zwierzęciem, to, no to jest okropne i wymaga przezwyciężenia. Znaczy na tym poziomie to w ogóle jeszcze nie mamy do czynienia z człowiekiem. Człowiek się zaczyna dopiero wtedy, kiedy się zaczyna kultura, piękno, dobro, dzieło, sztuka. No nie do końca to jest prawda, bo w kłopocie z istnieniem najważniejszej książce Elsenberga i najsławniejszej, ale chyba i najcenniejszej, no są wzmianki na temat marksizmu i one bywają umiarkowane, a nie potępiające w czambuł jednoznacznie. No. A że jeżeli są umiarkowane, to są umiarkowane i życzliwość się pojawia wtedy, że marksizm pozwala wyprowadzić szerokie rzesze ludzi poza poziom zwierzęcego istnienia, ponieważ pomaga zaspokoić ich elementarne potrzeby. No chociaż. Ale dla Elsenberga człowiek zaczyna się wyżej, a marksizm nie uznawał, że to wyżej w ogóle istnieje. No. Więc tutaj wydaje mi się, że jak gdyby gdzieś... Ale marksista Wolniewicz uznawał zawsze. Tak, tak, dlatego nie powiedziałam, że to jest różnica, ale wydaje mi się, że jeżeli by pan chciał tak trochę głębiej, to trzeba by było popatrzeć na, no właśnie, panowie się znali, Herbert z Wolniewiczem się znali, byli równolatkami, nie darzyli się sympatią, ale przesądzały o tym, jak sądzę, nie tylko względy osobowe, ale także właśnie pewne różnice ideologiczne, a czy nie tylko ideologiczne, filozoficzne, dotyczące założeń, perspektywy, z której oglądali rzeczywistość. No i wtedy wychodzą też moim zdaniem, bo ten Elsenberg był pewnie gdzieś po środku, no bo to
na pewno nie był taki jak Herbert, ale też... No właśnie, ja mam tutaj komentarz co do tego autocentryzmu. No to pewnie tak jest, że zarówno Elsenberg, jak i Herbert autocentrycy, ale ten autocentryzm byłby jakoś stopniowalny, czy byłby różnej wagi. No, ja na przykład sobie nie wyobrażam, może się mylę, ale ja sobie nie wyobrażam, znając od dzieciństwa praktycznie Herberta twórczość, a później też jego życiorys, żeby on się zaciągnął do Legionów Piłsudskiego, tak jak to zrobił Elsenberg, albo żeby poszedł na ochotnika walczyć z bolszewikami w 1920 roku. No, on może tam poszedł, żeby zbawić własną duszę z powodów autocentrycznych, ale poszedł. Natomiast tu nie mam przesłanek, żeby Herbert podobnie mógł postąpić. To jednak ten autocentryzm Elsenberga był wyższej klasy, myślę. Może to wynika z tej starożytności, o której właśnie pani profesor mówiła. No. Właśnie profesor Woniewicz gdzieś napisał, że tłumaczy to właśnie to, też to, że Elsenberg tak ten buddyzm tam cenił, tym, że Elsenberg był wychowany w cywilizowanym wieku XIX, tak to profesor Woniewicz mówił, więc pewnie coś z tego wyciągnięcia skądś tam, znaczy no wiek XIX to co trochę później niż mówiliśmy, ale była na pewno inne wychowanie, inna sytuacja niż jak profesor Woniewicz. Ja tutaj chciałem przytoczyć, pewnie profesor Woniewicz to znał, ale nie posługiwał się, z tego co mi wiadomo, tutaj analogią czy tym przykładem. Kiedyś Czesław Miłosz, wielka postać i ceniona przez Woniewicza, zastanawiał się nad tymi dwiema religiami, te dwie tylko brał jako możliwe do porównywania, chrześcijaństwo i buddyzm. I po tam długich deliberacjach Miłosz dał konkluzję taką: chrześcijaństwo, a dlaczego? Bo jest w nim łaska. Łaska to jest coś, co wykracza poza autocentryzm. Mhm. Więc ja myślę, że to ta odpowiedź u Woniewicza była podobna jak u Miłosza właśnie, bo chrześcijaństwo jest heterocentryczne, no to Woniewicz mówił, tak. Prawda? Pan nawet mówił dzisiaj o Chrystusie, że tu jest heterocentryzm, nastawienie duszy na innych, a nie tylko na siebie. Bardzo proszę, kto z Państwa? Ja natomiast miałbym wątpliwość co do istnienia Elsenberga, do tego, że jest masowo czytany. Pan profesor Zubelewicz ze świętej pamięci żoną sporządził bibliografię, samą bibliografię prac Elsenberga i prac o nim, 200, jeśli się nie mylę, 80 stron. Kto ma bibliografię 280 stron? To jest dziwna rzecz w ogóle, bo ten Elsenberg jest nie z tej planety, nie z tej epoki, ze starożytności, jak pani Nogal powiedziała, ale jest niezwykle atrakcyjny dla współczesnego czytelnika, który go nie cierpi, nie zgadza się, ale i prace się pisze, magisterskie liczne, i doktorskie, i habilitacyjne, i rozmaite książki. Więc ten Elsenberg, myślę, że on by nie istniał w takim wymiarze, gdyby nie Woniewicz. Znaczy ten numer studiów filozoficznych, który był wydany jako zbiorowa robota, ale tam pod dyrekcją Woniewicza na stulecie Elsenberga w 1987 roku, to myślę, że no, otworzył drzwi przed Elsenbergiem, który pewnie no, prędzej czy później byłby odkryty, bo to dzieło wielkie. Na przykład Kłopot z istnieniem jest na niemiecki przetłumaczony, i to nie przez byle kogo, przez Karla de Deciusa, który naszą klasykę tłumaczył na literacką, więc po niemiecku jest, prawda, Kłopot z istnieniem, ale że Woniewicz tutaj przyspieszył to wejście Elsenberga do Panteonu. Tak myślę, że to jednak nie przez Herberta, a przez Woniewicza, bo ten numer studiów filozoficznych, on był merytoryczny. Tam można było otworzyć i przeczytać, co ten Elsenberg ma do powiedzenia, prawda? Bardzo proszę. Jeżeli można jeszcze. Mianowicie w trakcie wystąpienia wspominał pan o zasadzie Elsenberga. Surowość jest oznaką szacunku, wyrozumiałość, lekceważenia. Otóż w związku z tym chciałem podać pewną anegdotę, ale prawdziwą.
Mianowicie na początku lat 90. napisałem artykuł Klasy elitarne w szkole podstawowej. Wysłałem do redakcji Edukacja i Dialog. Redakcja przychylnie odniosła się do tego tekstu, ale przy tym tekście były dwa motta. Jedno właśnie, surowość jest oznaka szacunku, motto Eisenberga, a drugie motto wziąć to chwila. Żył w pierwszej połowie XIX wieku. Nierówność umysłów jest dziełem Boga i człowiek nie potrafi tego zmienić. I redakcja miała pewne wątpliwości, jak mogę domniemywać, z tymi mottami. Zamieścić czy nie zamieścić. I jedno motto zamieściła, jednego nie zamieściła. I teraz test dla Państwa, które motto zostało wyrzucone. To była redakcja Edukacja i Dialog, takie, no, jak tam ktoś już mówił, czasopismo przebijące do przodu. Tak, humorystycznie mówiąc, tak. To drugie jest takie. To chwila wyrzuciłem. Ja myślę, że Eisenberga. Wyrzucili Eisenberga. Dlaczego? Otóż nie wolno od 30 lat preferować surowości. To jest zakazane. To jest surowości nie wolno. A nie nierówność to jest złudzenie. Surowość wyrzucona jest w szkolnictwie. Teraz to już będą dalsze etapy, ale bo wchodzimy do edukacji włączającej, to jeszcze inna sprawa. Natomiast nierówność można było powiedzieć tak, nierówność jest dziełem losu i człowiek nie potrafi tego zmienić. To darowane. Natomiast teraz, gdyby taki tekst wysłać do druku, to nie ukazałoby się ani jedno motto, ani drugie. Nie wolno teraz eksponować nierówności. Nie wolno. To jest zakazane przez Sądy Najwyższe. Bardzo proszę, czy ktoś z Państwa jeszcze? To w takim razie ja sobie pozwolę na króciutkie podsumowanie, bo zamykamy seminarium w tym roku. To dzisiejsze było ostatnie. Przypomnijmy, że prowadziliśmy seminarium wolniewiczowskie przez 3 ostatnie lata i w ramach tych naszych spotkań, których było 18 i wszystkie one emitowane w YouTubie, no wygłoszono 36 referatów. Myślę, że to całkiem taki niebłahy dorobek. Referowali zazwyczaj ludzie młodzi, tak jak właśnie dzisiaj. To było założeniem fundacji, bo tu w młodych ludziach jest nadzieja, że oni, mówiąc za Lukrecjuszem, te pochodnie przeniosą w następne pokolenia. Myśmy już przenieśli, co było do przeniesienia, natomiast młodzi ludzie, no ale też nadzieja głębsza i pewnie ważniejsza, mianowicie taka, że no, pośród młodych ludzi może się jakiś talent wolniewiczowskiego typu pojawić, a to byłoby już coś cennego dla kultury. No a w ogóle to seminarium wolniewiczowskie, ja tutaj posłużę się słowami samego profesora, dwa cele spełnia. O swoim tak mówił i ja tutaj pozwalam sobie powtórzyć w odniesieniu do tego naszego seminarium. No po pierwsze celem jest uczyć szacunku do filozofii, a po drugie celem jest uczyć jasnego myślenia. Dodam od siebie banalnie zupełnie, w czasach, kiedy oba te czynniki są deptane i idą w zatracenie, bo i jasność, i filozofia. No i cóż, i w takim razie, proszę Państwa, dziękuję wszystkim za udział, a szczególnie chciałem po raz kolejny podziękować Jego Magnificencji, panu rektorowi Alojzemu Nowakowi, rektorowi Uniwersytetu, że otworzył przed nami podwoje. Myśmy się nie spodziewali takiego zaszczytu, a to jednak seminarium w obrębie Uniwersytetu Warszawskiego to jest coś innego niż w katakumbach. Bardzo Państwu dziękuję i jeszcze proszę o zabranie głosu przez panią Ewę Wolniewicz-Warską. Ja też tak.
podziękować na zakończenie trzeciej edycji seminarium. Wszystkie trzy edycje mogły się odbyć dzięki finansowemu wsparciu przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i przez Narodowe Centrum Kultury. Także chciałam wyrazić duże podziękowania dla Uniwersytetu i jego magistrancji rektora, bo rzeczywiście dwie poprzednie edycje odbywały się w katakumbach, a ta edycja już w progach Uniwersytetu Warszawskiego. Chciałabym bardzo podziękować wszystkim prelegentom, bo bez prelegentów nie byłoby seminarium. Seminarium by nie było i rzeczywiście tutaj duże grono się pojawiło i zechciało podjąć się tego wysiłku, bo to jest wysiłek, wysiłek przygotowania referatu, wysiłek jego wygłoszenia, wystąpienia publicznego. Także bardzo dziękuję. Dziękuję wszystkim Państwu, którzy byli z nami przez te spotkania kolejne. Bardzo dziękuję panu Mirosławowi Pankowskiemu, naszemu operatorowi, dzięki któremu wszystkie nasze spotkania są utrwalone i można do nich wracać za pośrednictwem internetu. Bardzo dziękuję panu Marcinowi Pasierbskiemu, członkowi zarządu Fundacji Katedra Bogusława Wolniewicza, za bardzo pieczołowite pilnowanie wszystkich spraw formalnych, jak na pewno Państwo się orientują, przygotowanie takiego przedsięwzięcia jeszcze z jakimś dofinansowaniem, to jest ogrom pracy i za całość prac organizacyjnych. No a największe podziękowania mam dla pana profesora. Zarządu naszej fundacji, spiritus movens tego całego przedsięwzięcia, które nazywa się Seminarium Wolniewiczowskie. Bez jego pomysłu, natchnienia, opieki merytorycznej, pilnowania, aby poziom referatów był właściwy, pilnowania właściwego sformułowania tez, całość miałaby zupełnie inny wymiar, a tak możemy tu chyba z czystym sumieniem się podpisać pod tym poziomem, do jakiego dążył zawsze mój ojciec. Także bardzo dziękuję i dziękuję wszystkim. Dziękujemy.